Dobry wieczór Państwu. W imieniu Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego Beczka, a szczególnie w imieniu Dominikańskiej Szkoły Współczesności oraz w imieniu wydawnictwa Znak, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, a w sposób szczególny witam naszego długo oczekiwanego gościa, pana Szymona Hołownię. A ja się tak zastanawiałem, czy powie w sposób szczególny. Powiedział w sposób szczególny. Duchowni tak mają. To jest kościelne przyzwyczajenie, tak. W sposób szczególny módlmy się więc, drodzy bracia i siostry. W dzisiejszej Eucharystii w sposób szczególny będziemy modlili się za... Osłabiam przeciwnika na początku starcia. Co więcej, myślę, że to słowo jeszcze nie raz dzisiaj padnie. Co gorsze. Oczywiście dzisiejsze spotkanie zostało poprzedzone pewnym pretekstem czy impulsem w postaci najnowszej książki pana Szymona, Monopol na zbawienie. Tak wygląda książka i mogę już zdradzić, że podczas dzisiejszego spotkania, a w zasadzie na zakończeniu, po zakończeniu spotkania będzie możliwość nabycia właśnie tej książki oraz uzyskania podpisu pana Szymona, ale to oczywiście na samym końcu. Ale korzystając z okazji, że to jest dopiero początek, więc jeszcze ogłoszenia takie techniczne. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany kolejnymi spotkaniami organizowanymi przez wydawnictwo Znak i przez Dominikańską Szkołę Współczesności, przy stoisku z książkami można właśnie zostawić swój adres mailowy i wówczas Państwo będą informowani na bieżąco o tego rodzaju spotkaniach, jak chociażby dzisiejsze, a myślę, że warto, prawda? A to nie wiem. To dopiero się okaże. To wszystko od brata zależy. Nie tylko. Ja to tam. Na początek mam bardzo proste pytanie. 2007 rok, pierwsza książka, Tabletki z krzyżykiem. To nieprawda. Pierwsza... Jeden zero dla mnie. Oczywiście, pierwsza była Kościół dla średnio zaawansowanych, natomiast pierwsze wydawnictwie Znak, prawda? To. Druga książka, rok 2008, Ludzie na walizkach, też wydawnictwo Znak. I rok 2009, trzecia książka, Monopol na zbawienie. I w związku z tym moje pytanie brzmi następująco. Czy to oznacza, że książka ukazuje się z roku na rok? Czy to oznacza, że jest aż tak źle z naszą świadomością na temat Kościoła i wiary? Nie, myślę, że to jest taki cykl liturgiczny, tak jak kapłan raz w roku wchodził do Świętego Świętych i doznawał tam olśnienia, tak i ja raz w roku w bólach wielkich przez 9 miesięcy, tak jak to jest zgodne z nauką Kościoła i prawem naturalnym, najpierw jest poczęcie, później jest ciąża. Moi wydawcy doskonale wiedzą, jak bolesny jest proces doprowadzania do porodu i ile on trwa i z jakimi cierpieniami się wiąże. Bo to naprawdę z książką to jest jak z dzieckiem, że najpierw jest ta euforia, jak człowiek wymyśli, później jest strasznie dużo męki przez te 9 miesięcy jedzenia ogórków, wymiotów, szkoła rodzenia, wszystko. Później się rodzi i to jest straszny ból, a później trzeba wychowywać. No to też jest ten. Natomiast ja nie myślę, że to jest efekt tego, że jest źle ze świadomością kościelną, czy świadomością tego, co to jest Kościół, jak to jest Kościół. I w związku z powyższym, ja teraz będę siedział i zbawiał świat, bo 20 już wiek. Ja myślę, że to jest tak, że. Nie jest najlepiej w pewnych miejscach, nie jest najlepiej w jakości dyskursu, nie jest najlepiej w uświadamianiu sobie, o co w tym dyskursie tak naprawdę powinno się zahaczać. Natomiast ja naprawdę nie dam sobie wmówić jakiejś misji, tak? Nie dam sobie zrobić się ambasadorem, jak to słyszę, że ja jestem właśnie, teraz słyszałem właśnie na poprzednim, że ambasadorem Kościoła. Jaki ze mnie jest ambasador, tak? Znaczy ambasador to... Nie wiem, u niego są takie pralinki w telewizji reklamowane na przyjęciach, że tam się dzieją inne rzeczy. Ja nie jestem żadnym, nie umiem dorabiać ideologii do czegoś, co jest po prostu, tak? A po prostu jest u mnie to, że chcę opowiedzieć o czymś, czego sam doświadczyłem, co sam przeżyłem, czego się sam dowiedziałem.
jak każdy grafoman, no po prostu, znaczy musi, bo inaczej się udusi. Jeżeli chodzi natomiast o ten taki język, który gdzieś tam próbuje tworzyć, komunikowania się, ten popteologiczny tak zwany, jak to sobie żartuje, no to myślę, że chyba trzeba też takiego języka, tak? Bo mamy dużo bardzo różnych języków w tym dyskursie, a może komuś się spodoba ten, jak mu się nie spodoba, to dobrze, to niech idzie się żywić gdzie indziej, ja nie mam żalu. No każdy musi sobie znaleźć swoje, pewnie już dzwonią, że już coś złego powiedziałem i teraz będzie jakaś afera. Czy u nas jest bezpiecznie dosyć? Aha, to dobrze. No więc, nie chciałbym do tego dorabiać ideologii, mówiąc w skrócie. No, dlatego tak zadałem to pytanie, dlatego że chcąc, nie chcąc, jednak pan uczestniczy w pewnej debacie na temat Kościoła, prawda, która się toczy w polskim społeczeństwie. Myślę, że tą debatę można nazwać chociażby w ten sposób, że dyskutujemy o tym, jakiego Kościoła potrzebujemy, prawda, jaki Kościół powinien być. Nie. Moim zdaniem nie, bo dyskutujemy o kościele, który nas czym wkurza. To jest główna oś dyskursu, która się wokół Kościoła dzisiaj w Polsce toczy. To znaczy to jest, ja w tej książce cytuję księdza Tomasza Halika, który zrobił taką, pięknie powiedział, to jakiś jego znajomy podobno głosił kazanie, porównując Kościół do Matki Bożej, Matka Boża figurą Kościoła, on zrobił kazanie, czy też tekst, cały esej Kościół jako Dulcyna Stoboso, która w oczach Sancho Pansy jest po prostu grubą, brzydką, gamoniowatą i taką no, dość odstręczającą osobą, a w oczach Don Quixota jedyną, zwiewną, niepowtarzalną, urokliwą, odległą i tak dalej, i tak dalej. I my też jesteśmy, jedni z nas jak Sancho Pansa, drudzy jak Don Quixot. I gdzieś tego, mam wrażenie, chyba środka trzeba, bo albo się wyżywamy na Kościele, że właśnie zakazuje, że męczy, że jest koszmarny, że jest niedzisiejszy, że niedostosowany, że gwałci ludzkie potrzeby, że nie widzi się z człowiekiem, a z drugiej strony ten Kościół w jakiś zupełnie nieracjonalny sposób odczłowieczamy poprzez taką naprawdę, mam wrażenie, chorą idealizację, tak? To znaczy robimy z niego coś, czym nie jest. Robimy z niego taką instytucję, i to perwersyjnie robimy, dlatego że robimy z niego instytucję, która nie jest ludzka, jest nadludzka, nieludzka, jak pisał Paweł Lisicki, tak? O Bogu, że jest nieludzki Bóg, więc jest nieludzka, w związku z powyższym my cały czas jesteśmy całe życie skazani na doskakiwanie. I to doskakiwanie jest jakby z zasady nieudane, tak? I, bo nie możemy doskoczyć do końca, czyli cały czas jakby życie spędzamy w takiej eklezjologicznej frustracji, to przerażające jest w ogóle. Jedni się frustrują, że Kościół im zabrania, a drudzy się frustrują, że nie doskakują. Jakby Kościół jest o życiu, wiara jest o życiu, a nie o, to nie jest żaden duchowy fitness, to nie jest jakaś olimpiada. No i o tym też jakoś próbuję mówić. Gorąco mi jest. Nie chcę się przeziębić. Chcę być męczennikiem tego spotkania. Tak. O nie, nieprawda. To, na czym szczególnie chciałbym się zatrzymać podczas tej rozmowy, może przynajmniej w tym momencie, i to, co szczególnie uderzyło mnie w tej książce, to odwrócenie pewnego porządku. Wracając trochę, będę tutaj uparty. Tak. Do tego pytania, jakiego Kościoła potrzebujemy. To, co wydaje mi się ciekawe, że trochę pan odwraca tutaj kierunek. Nie tyle pan pyta, co ma się zmienić w kościele instytucjonalnym, co ma się zmienić wśród księży, chociaż też w pewnym stopniu. Natomiast pojawia się bardzo ciekawe pytanie, co w nas ma się zmienić, patrząc na Kościół, prawda? Że jeżeli widzimy rzeczywistość, gdzie obok kiczu jest piękno, obok fałszu jest coś prawdziwego, no to właśnie jak nie wylać dziecka z kąpielą, a jednocześnie zobaczyć coś cennego. I tutaj nawet sobie wypisałem pewien ciekawy cytat. Pozwolę sobie przeczytać. Bardzo uprzejmie proszę. Proszę uważnie słuchać. Bardzo mi się ten cytat spodobał. Proszę słuchać. Bycie katolikiem to nie tylko sprawowanie kultu i posiadanie zdania na temat Radia Maryja. To przeniesienie wiary w życie. My tę odpowiedzialność lubimy zrzucać na biskupów, na księży, na papieży, a przecież jesteśmy jednym, tym samym Kościołem. No właśnie. Czy to, trochę jak już tutaj chyba wspomnieliśmy, problem nie leży bardziej w nas, prawda? Pewnie, że leży. Oczywiście, że leży, tylko pytanie, co byśmy mieli z tym zrobić? Jak obudzić w sobie tę świadomość? Ja już jestem starym człowiekiem i stąd wiem, że nie da się tej, że to
nie da się tego obudzić w sztuczny sposób, to znaczy nie można tego wyindukować, nie można człowieka zaprogramować przy pomocy odpowiedniego systemu lektur, pobudzeń, bodźców, debat, w których weźmie udział, miesięczników Znak, które przeczyta oraz W drodze, a nawet Teofilii, że nie ma takiej możliwości, to znaczy nie ma takiej diety, którą można by sobie ułożyć i na końcu tej diety wychodzi, że się jest chrześcijaninem, tak? To musi być odpowiedź na jakąś potrzebę, która w człowieku jest. Ja mam wrażenie, że w bardzo wielu ludziach ona jest. I dowodem na to są nie tylko ludzie wierzący, z którymi rozmawiam, ale również i polscy niewierzący, z którymi rozmawiam, bo o tym już mówiłem 2 godziny temu też na spotkaniu, że ja mam wrażenie, że właśnie niewierzący w Polsce są bardzo mocno wierzący w to, że nie wierzą. Ja się z tym nigdzie nie spotykałem praktycznie na świecie, gdzie byłem, żeby rozmowa z agnostykiem czy z ateistą zdeklarowanym wywoływała takie emocje, taką temperaturę, bo normalnie agnostyk czy ateista to generalnie ma wszystko w nosie, tak? Znaczy mówi, okej, fajnie, prawda, wiesz w tego swojego Boga i fajnie, a teraz może jednak sobie wypijemy jeszcze lampkę wina. Natomiast u nas, jak człowiek przychodzi i mówi, że jest wierzący, to natychmiast, a ja jestem ateistą, a ja jestem agnostykiem! I zaczyna się, i w pierwszym oczywiście zdaniu jest Richard Dawkins, tak? I po prostu, i później siedzimy i rozkminiamy tego Dawkinsa, mojego ulubionego, przez najbliższe po prostu 3-4 godziny i on trzyma go w rękach, jak Biblię, po prostu cytuje Dawkinsa, że Dawkins to, Hitchens to, Hitchens tamto. I to jest, oni głęboko wierzą. Ja myślę, że nie jest problemem to, że się w ludziach dzisiaj ta świadomość wiary, czy to pytanie o wiarę nie budzi, tylko pytanie, co się dzieje dalej. Czy oni właśnie trafiają na Richarda Dawkinsa, który w przeprosty sposób pokazuje im świat. Jest, słusznie ktoś napisał, to chyba McGrath, że to jest tak, jakby ktoś stawał do debaty o biologii na podstawie książki Ptaki Wielkiej Brytanii. Tak? Znaczy, to jest mniej więcej to, co robi Dawkins. Natomiast no, on jest Bogiem, tak? Półbogiem, znaczy antybogiem, znaczy Bogiem antybogiem. Z drugiej strony w ludziach, którzy gdzieś tam tego Dawkinsa jednak nie, oni szukają, tak? Szukają sobie, wchodzą sobie do internetu, pytają sobie znajomych, a to pójdą sobie do kościoła, a później znowu z niego wyjdą, bo coś im nie pasowało. Jest jakiś taki prąd, nie wiem o jakim natężeniu, ale oceniam, że dość znacznym w społeczeństwie, które czasem w jakiejś żarówce zaświeci ten prąd, a czasem nie. I słusznie brat powiedział, że to jest też pochodna tego, czy my o tę żarówkę dbamy, czy chcemy ją wkręcić, czy czegoś szukamy. Faktem z kolei też jest, że Kościół bardzo często stawia opór, tak? Że człowiekowi, który przychodzi, na początku robi rachunek sumienia do 8. pokolenia, sprawdza jego koszerność i dopiero później dochodzi do wniosku, że okej, w zasadzie w takim razie, jeżeli odpowiedziałeś prawidłowo na 20 pytań testu, to możemy zacząć w ogóle z tobą dyskurs, tak? Tak jakby człowiek, który przychodzi, był na minus 20 i żeby do zera doskoczyć, czyli do tego, że tego kościoła może wejść, no to myślę, że problem jest chyba, ja nie wiem w czym, no łatwo pewnie też powiedzieć, tak samo łatwo powiedzieć, że w biskupach jest problem, czy w księżach, jak powiedzieć, że problem jest w nas, tak? No bo jak to dalej poprowadzić? No powiedzieć co? To ja w związku z tym powinien usiąść i powiedzieć, tak, problem jest we mnie, co ja teraz zrobię? Nie, ja muszę znaleźć w sobie to pytanie o wiarę, o Boga i później jakoś modelować odpowiedzi, które mi przychodzą, tak? No to a jesteśmy leniwi, i księża, i świeccy, jesteśmy leniwi, dlatego ten Kościół się skurczy, on się dramatycznie skurczy. Ja to po prostu jak Pytia jeżdżę i po prostu wieszczę od dłuższego czasu, ale zobaczycie, że tak będzie. I mówię to bynajmniej bez satysfakcji, bez cienia satysfakcji, tylko z przejęciem. Natomiast widzę, co się dzieje, ślepy nie jestem i ten Kościół się skurczy, to w ogóle nie ulega kwestii. Czy jednak poczucie misji w Panu istnieje mimo wszystko? Ja wiem, czy tak... Nie, to jest... Za misjonarza się jednak nie uważam. Ja się uważam za takiego człowieka, który... Zresztą ja nie lubię jakoś samoocen, nie stoję przed lustrem rano, się nie zastanawiam, jak to... Czy ja jestem publicystą katolickim, czy ja jestem publicystą po prostu, czy ja jestem może showmanem. Jak to jest być celebrytą? Albo na przykład wszyscy sądzą, że jest pan tym, jak pan się... I to jest prowokujące pytanie do stanięcia rano przed lustrem i zadanie dramatycznego, po prostu głębokiego, ontologicznego pytania, urodo, skąd ty się bierzesz, prawda? I człowiek później siada i rozkminia, tak, w lewo, w prawo. To nie ma znaczenia. Ja mam poczucie, że mam konkretną robotę do wykonania i staram się ją wykonać. I to nie jest kokieteria, dlatego na przykład nie
opowiadam w wywiadach o sobie, tylko komunikuję się przez pracę. A moja praca jest taka, że strasznie chcę ludziom powiedzieć to, co wyczytałem, albo to, co mi się pomyślało, a czy oni to kupią, no to już jest ich sprawa. No właśnie, na początku trochę zaczęliśmy rozmawiać o języku, a raczej o tym, jakiego słownictwa ja na przykład użyłem na początku, ale też chciałem porozmawiać o tym, jakiego języka pan używa, prawda, w książce, dlatego że myślę, że jedną z takich kluczowych ról jest właśnie język, jakim się posługujemy w kościele. I o tyle ta książka jest ciekawa, proszę państwa, że jest to książka połączona z grą planszową. I stąd właśnie moje pytanie, czy jest to pana zdaniem język odpowiedni, znaczy, skoro pan używa to na pewno, dlatego że owszem, jest to coś, co może zainteresować, zaintrygować i naprawdę warto do tej książki sięgnąć. Natomiast czy nie jest tak... Czy nie jest tak, że poprzez też taki język, chociażby gry planszowej, istnieje ryzyko, że możemy trochę tę rzeczywistość, jaką jest wiara, Kościół zbanalizować? Czekałem na to pytanie. Uwielbiam to pytanie, bo już dzisiaj na nie też bardzo byłem podekscytowany, bo będę miał okazję wygłosić moją teorię dotyczącą po prostu społeczeństwa jako zrzędliwej ciotki, po prostu, która siedzi i zastanawia się, z jakich powodów warto dzisiaj nie wyjść z domu, tak? Znaczy, normalnie ludzie wychodzą, ale ja raczej nie wyjdę, ponieważ A, być może mnie zgwałcą, B, jeżeli nie zgwałcą, to może wyrwą torebkę, C, a może rozjedzie mnie tramwaj, albo samo, teraz są takie wypadki, że samochody wjeżdżają, więc może też we mnie wjedzie, a może się przewrócę, a na pewno będzie zimno, a po co wychodzić? A może będę niewłaściwie ubrany i tak dalej. I oczywiście życie mija w ten sposób, tak? I my mamy podobne podejście, jeżeli się bierzemy za wiarę, to znaczy siadamy i najpierw się zastanawiamy, dlaczego ja nie będę o tej wierze mówił, tak? Nie będę o niej mówił dlatego, że przecież się nie znam, A. B, nie będę mówił dlatego, że może coś sprofanuję, B, C, a może ja powiem coś głupio, a ktoś będzie miał wtedy argument i powie, D, a po co w ogóle mówić, od tego są księża, i wykonuję wokół siebie cały ten taki taniec, i to jest, to też, przepraszam, to zrobię dygresję, jak słyszę o mam talencie, prawda, a po co i tak dalej, i spłycanie w ogóle, dlaczego ci ludzie tam, a przecież to powinno być głębokie, a tu emocje i tak dalej, prawda, nie popatrzę od pozytywnej strony, że coś fajnego się pokazuje, ktoś fajnie przeżywa, ktoś ma moment fajnych emocji w swoim życiu, tylko będzie myśleć, mogło być głębokie. Jakby było głębokie, to by było, jakie to depresyjne. My się w ogóle nie możemy... Jakby to jest dla mnie cała ta gra wstępna, która jest bardzo skuteczna, bo ona jakby zastępuje wszystko, tak? To znaczy, najpierw usiądę i powiem, bo nie będę profanował. Nie, właśnie, powtórzę to po raz 37. Jest to napisane w Ewangelii. Sakrum musi pracować w kontakcie z profanum. Po prostu. Sakrum się ma pobrudzić, a nie ma leżeć w chusteczce zakopane w ziemi. Ja nie mam takiego poczucia, że ja cokolwiek profanuję, bo ja opowiadam o wierze jako o swoim życiu. To nie jest dla mnie preparat laboratoryjny, to nie jest dla mnie sztandar, który ja teraz odwinę, wyhaftuję coś na nim, zwinę i pójdę dalej. To jest moje życie. To jest moje życie. I ja o tym moim życiu opowiadam językiem, jakim innym ludziom opowiadam o życiu. Mogę oczywiście wykonać w sobie takie przedzałożenie kokieteryjne i powiedzieć, nie, napiszę coś głębokiego, tak? To już moja wydawczyni wie, jak się zmagam z tym, że piszę płytkie rzeczy i tak jak mnie przychodzi pokusa, może bym napisał coś głębokiego, prawda? Ona mi wtedy, weź, daj spokój, pisz te swoje płytkie rzeczy, co piszesz do tej pory. Ale to jest właśnie takie, właśnie, że taka kokieteria się w czegoś zbiera. A może ja bym właśnie tak teraz coś takiego pięknego o Bogu napisał, tak? Że było tak głęboko. Właśnie nie, ja nie jestem na Boga jakimś mędrcem, ja nie jestem jakimś autorytetem duchowym. Ja jestem facetem, który ma taką przygodę w życiu, że go kręci jego wiara. Że go to po prostu go to kręci. No inny, siostra zbiera aktorów, brat wycina piłkarzy, tak? A ja mam wiarę i to mnie kręci, no naprawdę. To jest coś, no i znowu, mogę powiedzieć, nie kręci, tylko mogę powiedzieć, frapuje, inspiruje, tak, ubogaca. Mogę powiedzieć, że nie piszę, tylko posługuje i żebyście się wszyscy radowali, tak jak się radujecie, tak? Ale jakoś... Czuję, że chcę się komunikować normalnie o tym, co... Nie ma chyba też we mnie takiego właśnie, że elo strzała, prawda, i elo ziom, tak? Nie zaczynam w ten sposób wstępu. Wydaje mi się, że
To jest jakieś neurotyczne takie i dla mnie kompletnie niezrozumiałe, jak słyszę właśnie, o, może to będzie profanacja, tak? Zanim będzie profanacja, to jeszcze jest 15 jeszcze innych stopni do przebycia i później się będziemy zastanawiać, czy chcemy profanować, czy nie chcemy. Na razie w ogóle zacznijmy od samego początku. Ale oczywiście takie zarzuty się spotykają, z takimi zarzutami się spotykam. No i co mam wtedy zrobić? No mogę się uśmiechać i próbować to rozbrajać. No, mam szereg anegdot na ten temat, ale to może przy innej okazji. Myślę, co więcej, dużo takich zarzutów pada ze strony chociażby kościoła instytucjonalnego, prawda? Różnie? Tak, z jednej strony kościół instytucjonalny oczywiście wyrzeka i mówi, Hołownia. Ale z drugiej strony ja znam kościół instytucjonalny, który bardzo wspiera i bardzo kibicuje i organizuje spotkania i mój proboszcz jest zachwycony w ogóle, ciąga mnie na jakieś rekolekcje. To też jest tak, że oni nie bardzo wiedzą, to też jest zabawne, bo oni nie bardzo wiedzą, z czym mnie jeść, tak? Bo ja słyszałem takie plotki, że oni tak siadają sobie wieczorem czasem i o, ten Hołownia, i się zaczynają, tak? Plotki. Każdy wie po prostu pudelek na maksa. Znaczy oni po prostu wiedzą wszystko, siedzą i sobie, o, bo ja znam, tak? I to są takie opowieści cyklu szwagra, żony, brat rodzony, tak? Bo on kiedyś był w parafii, gdzie wikarym był mój kolega, po prostu kursowy i coś tam. I widać, że ich to jakoś tam, ale jak przyjdzie co do czego, no to nie. Oczywiście, że są takie sytuacje, że jakiś ksiądz patrzy, ale znowu. Ja ostatnio naprawdę nie miałem poza ojcem Tadeuszem jakichś z kościoła instytucjonalnego takich wrzutów, że powinienem się generalnie poddać eutanazji, ale nie, właśnie chciałbym się przedstawić wam jako męczennik kościoła instytucjonalnego, ale cholera nie mogę, no. Czy w Polsce jeszcze się nie da do końca? Jako męczennik kościoła instytucjonalnego? Tak. To nawet może była jakaś droga, no. W sumie cudów wtedy nie trzeba mieć przy procesie kanonizacyjnym, to by trzeba nad tym pomyśleć. Nie, natomiast no, jest to też takie fajne obwąchiwanie się na przykład z tym szczeblem wyższym, czyli z episkopatem, prawda, bo episkopat to już jest inna godność, inna jakość człowieka, to zmienia człowieka, jak zostaje biskupem i biskup wtedy tak zawsze fajnie nie wie, te biskupi, których ja znam, albo którzy byli moimi znajomymi i zostali biskupami, oni jak zostają biskupami, to zawsze tak na początku fajnie nie wiedzą, jak się mają zachować, tak, bo na początku tak by chciał podejść, się przywitać, ale później na moment się, wiesz, ten episkopat się w nim budzi, te święcenia i tak po prostu nie, czy on może, czy to będzie jakby wpisane w jego posługiwanie, tak, znaczy, czy jakby ta odpowiedzialność za kościół zaczyna się tak frasować, w ogóle mu się twarz marszczy, strasznie fajne rzeczy się dzieją wtedy z biskupami, ale to też zaczyna być coraz fajniejszy świat, coraz lepiej te nominacje biskupie zaczynają w Polsce wyglądać, na szczęście. Kler się nawraca, prawda? Różnie. Widuję taki, który jest bardzo oporny na wszelkie próby jakiegokolwiek nawracania, ale znam też przypadki rzeczywiście księży, którzy wierzą w Boga. I to są naprawdę, a już wtedy to są sytuacje bardzo, bardzo budujące. To naprawdę jest, to jest fenomenalne. No, ja mam taki moment na przykład teraz, że trochę już mam dość księży medialnych, po prostu już mam dość tego lansu po prostu, który czasami tak zwani księża medialni uprawiają, aż nieznośne to jest miejscami i teraz tak sobie szukam księży, którzy są nie medialni, tylko wierzący. I takich też znajduję. Wierzący, ale bez takiego właśnie focha, że są niemedialni, tak? Bo tacy też się zdarzają, że mają wtedy kompleks, że ich nikt nie pyta. Ale to jest niezwykłe, bo wtedy znajdujesz takiego człowieka i masz takie poczucie, że jakby zderzasz się z prawdą, że to jest konkret, że to jest real, tak? No właśnie, bo dochodzimy tutaj do takiego tematu, który też wydaje mi się istotny. Chodzi o autorytety w Kościele. Czy w ogóle takie autorytety społeczne, do których możemy się odwoływać w budowaniu naszej wiary, czy w rozpoznawaniu Kościoła? W tej książce jest bardzo ciekawy rozdział o patronach, prawda, o świętych, których też Pan proponuje, tak, albo inaczej, którymi się Pan fascynuje w pewien sposób. Ale gdyby sięgnąć do współczesnego Kościoła, czy Pan widzi takie konkretne osoby, na których możemy, oprócz oczywiście Jana Pawła II, popularnego, prawda, budować naszą wiarę? Ja już o tym mam wrażenie, że 30 tysięcy razy mówiłem, że ja nie widzę autorytetów. Ja uważam, że ten czas nie jest czasem autorytetów takich, jak rozumieliśmy je do tej pory, tylko to jest czas takich, powiedziałbym, wzorców zadaniowych. Że to jest czas takich ludzi, od którego z jednego możemy pożyczyć to, w drugim się zapatrzeć na to, a trzeci nas może poprowadzić do tego. Takich autorytetów totalnych, że oto mamy mistrza, za którym idziemy krok w krok, naśladując go gdziekolwiek pójdzie. Myślę, że chyba nie jesteśmy w stanie w dzisiejszym takim rozbieganym świecie sobie takich autorytetów szukać.
znaleźć. Ja bardzo lubiłem pisać i moja wydawczyni wie, że bardzo lubiłem również w odcinkach czasowych. To sympatia się przełożyła na czas pisania, pisać świętych, pisać patronów do tej książki. Tak, do ostatniej chwili tam były zmiany, w ogóle kombinacje. Natomiast to było niesamowite doświadczenie, bo to jest po prostu niesamowity przegląd. Po prostu przestrogi też lubiłem pisać, bo tam były takie sytuacje, z których też by można sobie patronów wyciągnąć, ale coś było w tych patronach, coś było. To był taki moment spotkania, tak? To znaczy był moment tego takiego odhagiografizowania ich i zadania sobie pytania, co to był za człowiek. Strasznie przyjemne zajęcie, bardzo przyjemne zajęcie, bo pozwalające przywrócić wiarę w to, co jest moją obsesją od ładnych paru miesięcy albo parunastu, co powtarzam, gdzie tylko mogę, że wiara nie jest światopoglądem, a relacją. I to jest wiara dla mnie, na przykład święty, ja mam taki bardzo teraz osobisty kontakt ze świętym Michałem Sopoćko, z błogosławionym księdzem Michałem Sopoćko, który akurat pochodzi z mojego rodzinnego Białegostoku i którego zapoznałem jakby w takiej sytuacji, że umierał mój ojciec chrzestny i on umierał długo i bardzo, bardzo boleśnie. To było straszne umieranie. A on mieszkał, ksiądz Sopoćko mieszkał bardzo blisko, w kaplicy takiej na Poleskiej w Białymstoku. I ja pamiętam, że szukałem jakiegoś patrona, bo jakby próbowałem jakoś tego mojego ojca chrzestnego, bo on różnie życie przeżywał, na koniec jednak jakoś pogodzić z tym wszystkim i żeby się z tym Panem Bogiem jakoś próbował spotkać. Pamiętam, że pojechałem wtedy do Białegostoku do rodziców i poszedłem i właśnie poprosiłem, ja się bałem do tej pory Sopoćki, tak? Bo on mi się wydawał taki strasznie kostyczny, taki stary ksiądz w tych okrągłych okularach z taką marsową miną, co to głównie straszy ludzi, tak? Którzy przychodzą do niego i mają fajnie życie i tak dalej, on mówi nie wolno. Ja się bałem tego Sopoćki bardzo i co się stało? Wystarczyło, że poszedłem, wystarczyło, że się pomodliłem i coś się zaczęło otwierać. I to jest niesamowite, że w momencie, w którym się wchodzi w relację z takim człowiekiem, ze świętym, to on naprawdę może coś zrobić. Ja nie mówię o tym, że może pomóc znaleźć portfel albo kluczyki, albo na przykład sprawić, że się wyzdrowieje na gardło, tylko czujesz, ale autentycznie czujesz, codziennie w swoim życiu czujesz, że masz relację z tym człowiekiem i że ten człowiek, nie widujesz go, nie jedziesz autobusem i on ci się w tym momencie objawia na szybie, prawda? A ty bierzesz tę szybę i pędzisz i... Tylko czujesz całym sobą, że ktoś jest tobą zainteresowany, że ktoś, komu dajesz część prawa do siebie, bo tak jest w relacji, dajesz prawo do siebie temu świętemu, którego uznajesz za swojego patrona, bierzesz za swojego patrona, on zaczyna tę część twojego życia zmieniać. To jest niesamowite, bo ja tego doświadczam, to jest niesamowite po prostu. Znaczy wiesz, i jakby o tym nie jesteś w stanie napisać książki ani zrobić jakiegoś filmu dokumentalnego, tylko tego doświadczasz. Bo to mówię, to nie są objawienia prywatne. Po prostu idziesz i czujesz, że ktoś się tobą opiekuje, że ktoś się o ciebie troszczy. Dla mnie w moich relacjach z Panem Bogiem, czy w moich relacjach ze świętymi, czy w ogóle z tą rzeczywistością, kluczowym momentem było to, jak uświadomiłem sobie, że one nie są projekcją moich pragnień, moich wizji, moich przekonań, tylko ja obcuję z bytem, czy z bytami, które są żywe, które są autonomiczne, które, kiedy ja do nich przychodzę, mogą mi dać coś, albo mogą mi coś zrobić, albo mogą się ze mną spotkać i to będzie, jakby wnoszą siebie do tej relacji. Że jakby to nie jest tak, że ja gadam do obrazu, bo ja długie lata się tak modliłem i do świętych, i do Pana Boga, że gadałem do obrazu, do pewnego wyobrażenia Boga, które w sobie mam. A później odkryłem, że ja przychodzę do kogoś, kto żyje i kto może mnie zaskoczyć, i kto może mi dać coś, kto może mi coś pokazać. W relacji z kim mogę się nastawić na niespodziankę. Tak jak w normalnej relacji, że ja nigdy nie wiem, kiedy ktoś, kogo kocham, zadzwoni, albo wyśle SMS-a, albo zrobi mi coś dobrego, albo na przykład pokaże mi coś w życiu. To było niesamowite, to był dla mnie kopernikański przewrót, jeden z kilku, które w życiu przeżyłem. Uświadomić sobie, że święci są żywi, ale naprawdę żywi, że jak przychodzę do Boga i się modlę, to modlę się o życie, które on w sobie ma, żeby mi kawałek tego życia dał.
ale to jest jego życie i on by, co najbardziej fascynujące, że on by mógł żyć beze mnie. To jest wyobrażalne, że święty mógłby sobie żyć beze mnie, a więc to jest najlepszy dowód na to, że on ma takie życie, które jest inne niż moje. W związku z powyższym mogę się karmić tą jego innością, to jest fenomenalne. Jestem absolutnym zwolennikiem kultu inności w Kościele. To jest niesamowite. Ale się rozgadałem o tych patronach. Jak będziecie chcieli, to sobie poczytajcie, bo ja tam chyba w większości do tych patronów wrzuciłem takie osoby, z którymi taką relację gdzieś próbowałem budować. Niezwykłe w ogóle doświadczenia. Aż ciary mi przychodzą, jak opowiadam o tym Sopoćce, bo mówię, no myślałem, że to jest Gred, jest taki po prostu, no taki ksiądz z Gredek, no taki cały czas poważny, taki zatroskany i te Faustyny jeszcze tam co chwila młotkował. A tutaj, wow, dobry, starszy ksiądz, taki, do któremu można zaufać. Nie mam słów, no po prostu. Bardziej wydaje się to cenne, że w książce znajdziemy takich świętych, których na co dzień jednak trudno spotkać. A którego na przykład? Chociażby pierwszych męczenników. Tak, to jest oczywiście po lekturze Gołubiewa się tutaj tym bardzo podekscytowałem, ale nawet jak odcedzić całe to zacięcie historiograficzne Gołubiewa i całą tę stylistykę, to można powiedzieć, że to w ogóle była niesamowita historia, bo bardzo prosta historia tych pięciu braci, prawda, którzy z różnych stron przyjechali i ja ich podejrzewam jednak o taką motywację, że oni strasznie, że oni mieli w sobie ten taki zapał, który nawet zakładał to, że może pójdą ich zabiją, tak, i oni będą tymi męczennikami. Ale to strasznie fajne też jest, że są tacy autentyczni ludzie, że oni byli na to gotowi, że to nie był nie wiadomo jaki klasztor z krużgankami, gdzie oni tam chodzili po prostu i mówili sobie drogi bracie, droga siostro, tylko po prostu pięciu facetów żyło w lesie, wycinało ten las, modliło się razem i myśleli o tym, jak pójść dalej o Jezusie mówić. To w ogóle, jak sobie się zagłębiłem w ten las, jak zacząłem tam sobie się zastanawiać, zacząłem się nad tym modlić, do nich modlić, że mi może kawałek chociaż odsłonili tego, co nie wiem, a nie za bardzo chyba odsłonili, ale byli, tak? Wow, znaczy to jest, jak gdybym kiedyś miał zrobić kanał tematyczny o moich doświadczeniach takich tego typu, że na przykład właśnie jacyś, to by po prostu było milczenie 24 godziny na dobę, albo bym siedział i mówił o Jezu, albo na przykład wow, bo to jest absolutnie, wtedy człowiek widzi, jak to jest zabawnie niewerbalizowalne, to znaczy, że jak docierasz do takiego czegoś, co jest, wydawało ci się, że już wiesz wszystko, tak, a w pewnym momencie ci mówię, ty jesteś durny, tak, po prostu to była tylko zasłonka, tak, jak w Truman Show, po prostu odsłaniamy i teraz zobacz, jak to wygląda, tak, i w tym momencie ty, jak ten Truman, po prostu wiesz, że nie masz aparatu pojęciowego, żeby to obsłużyć, że po prostu wychodzisz i nie wiesz, jak to w ogóle, no, matko, a jak sobie jeszcze pomyślisz, że to jest może i jeszcze ktoś ci jakąś kiedyś kotarkę taką odsłonić, żeby jak święta Teresa po prostu te komnaty zaliczyć, to panie, zabierz mnie szybciej na tamten świat. Myślę, że to jest doskonały moment na to, żeby naszą dyskusję rozszerzyć, na państwa rozszerzyć. Myślę, że jest taka możliwość jak najbardziej zadawania pytań panu Szymonowi. Pan Tomek z Dominikańskiej Szkoły Współczesności dysponuje mikrofonem bezprzewodowym. Dobrze, udział świeckich w życiu Kościoła to jest ważne, ważne. Bardzo zachęcam, jest taka możliwość oczywiście i korzystajmy. Przypomniałem sobie, że napisałem taki rozdział i strasznie mnie to rozbawiło, ponieważ bardzo się dobrze bawiłem go pisząc. To proszę o tym powiedzieć, a w międzyczasie proszę zastanowić się nad pytaniami, dobrze? Spotykasz biskupa Crispiana Hollisa i jego kolegów. To byli zawodnicy. Kompletny wariat ten biskup był. Gdzie on jest tutaj? O, jest, 132. Nie bójcie się, nie będę czytał na głos. Jest pytanie pierwsze, tak. Bardzo prosimy. To może ja wrócę do tego pytania przed lustrem, jakie się pojawia, jak pan wstaje. Bo można by nazwać pana właśnie dziennikarzem katolickim. Czy miałby pan jakieś takie swoją definicję? No bo są dziennikarze sportowi, dziennikarze ekonomiczni i ich definiuje to, że zajmują się daną tematyką. A czy dziennikarz katolicki religijny podchodzi pod tego typu definicję? A co to ma za znaczenie tak naprawdę? Bo ja nie wiem...
bo to już jest dla mnie takie trochę, zawsze jak się z tym spotykam, a spotykam się rzeczywiście często z taką potrzebą jakąś klasyfikacji, dla mnie jest takie bicie piany. Co to zmieni, że ja będę się nazywał teraz dziennikarzem religijnym albo sportowym, albo umiem u ludziom zająć czas czymś ciekawym, albo umiem spełniać rolę, którą mają spełniać media, czyli jakiś kawałek świata pokazywać, a co ja będę miał na wizytówce, czy będę miał napisane jestem tu nowy, mam na imię Szymon, czy będę napisany dziennikarz katolicki, czy mnie podpiszą tak czy inaczej. Kiedyś się wkurzałem, bo byłem ortodoksyjnym wyznawcą tezy, że nie ma czegoś takiego jak rock katolicki albo coś takiego, tylko jest albo dobra muzyka, albo zła. Tak samo jest albo dobre dziennikarstwo, albo złe. Ale jak komuś to ma ułatwiać i porządkować świat, to niech mnie tak podpisuje. Ja w ogóle nie... promila swojego czasu nie poświęcam na to, żeby się zastanawiać, czy ja jestem dziennikarzem katolickim, czy ja jestem na przykład showmanem, jak niektórzy mnie określają, czy właśnie jak pada pytanie, czy jak się pan czuje będąc celebrytą, tak? Znaczy, czy albo jeszcze jakieś inne. Ja nie jestem jakąś choinką, na której świat wiesza bombki, prawda? Ja mam się... choinki się nie definiuje przez bombki, mam wrażenie. Nawet jeżeli ludzie strasznie chcą te bombki wieszać. Nie wiem, kto to jest dziennikarz katolicki, nie wiem, kto to jest dziennikarz, no można powiedzieć dziennikarz specjalizujący się w tematyce religijnej, można tak powiedzieć, tylko że to się nikomu nie zmieści na belkę, jak będzie chciał podpisywać. Ja tam jestem przywiązany do swojego imienia i nazwiska, jak ktoś mnie pyta o zawód, to mówię, że jestem dziennikarzem, jak ktoś mnie pyta o wykształcenie, to mówię, że zgodnie z prawdą, że niedokończonym psychologiem i już, no. Także nie wchodziłbym tu w klasyfikację i nie tworzyłbym jakiejś definicji, bo z drugiej strony, no jak, mam na przykład wziąć kolegę z portalu ekumenizm.pl i powiedzieć, że on jest dziennikarzem ewangelickim? Też trochę tak głupio, no nie wiem, nie umiem się znaleźć w tym, naprawdę, z całym szacunkiem jakby do pytania, ale jakoś trudno jest mi się określić w ten sposób. Dalsze pytania. To jest na sam końcu sali. Oni to specjalnie zrobili, wie pan. Więc ja po drodze zadam swoje. To już teraz wiem, że to zrobione specjalnie. Bardzo prosimy. Moje pytanie brzmi, czy Szymon Hołownia wygryzie Kubę Wojewódzkiego? Jedna firma, dwa różne głosy. Perwersję pan Czy może Kuba Wojewódzki też jest cennym elementem naszej kultury? Ja uważam, że bardzo. Zresztą jak pan pewnie zauważył, z pytania wnioskuję, że śledzi pan stację TVN Ramówki. Kuba na naszych oczach się nawraca. Sami widzieliście państwo te wszystkie pytania. Wiara budzi się w tym człowieku. To jest niezwykłe móc to tak obserwować. To znaczy to jest niesamowite doświadczenie jakby towarzyszyć i patrząc z tej sceny być akuszerem tych wszystkich, nawet jeżeli uznalibyśmy, że to freudyzmy, kiedy on woła o tych pielgrzymkach, no to freudowsko pragnie jednak być tym pielgrzymem, prawda? Pragnie tego, te wieczornej agape, pragnie tego dzielenia się, przekuwania bąbli, to wszystko w nim jest. Ja to odkrywam i myślę, że nie powinniśmy przekreślać Kuby Wojewódzkiego. Jeszcze wiele nam pokaże. Nie wiem, czy skończy w Religia TV, czy będzie konsekwentnie szedł tą drogą i zostanie wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Natomiast no, bardzo, bardzo gorąco mu kibicuję. Tak. Natomiast nigdy, jak bratu w wierze, nie myślałbym o nim, że go chcę wygryzać. To nigdy w życiu. Nie. A tak poważnie TVN jest w tym podobny do nieba, że jest w nim mieszkań wiele. I myślę, że ja ani moja obecność w niczym Kubie Wojewódzkiemu nie zagraża, a moja obecność wydaje się bardzo go ekscytuje, więc wszystko jest na najlepszym. Zresztą ja nie umiem być Kubą, a Kuba nie umie być mną i chyba to fajnie. Ja tak krótko bym się chciał spytać, mówi pan właśnie o tym kościele, o klerze, o tym, jak to wszystko się miesza, nie każdy za bardzo wie, co by chciał robić w przyszłości, więc jakie pan by miał miejsce dla osób niewierzących, które z jednej strony nie chcą tak zupełnie odejść od kościoła, ale z drugiej strony no nie mogą się jakoś wczuć, nie mogą się jakoś wmieszać w ten kościół, jednak żyją w takiej kulturze, w takim świecie. Co mogą zrobić, żeby jednak to wszystko szło jakimś dobrym torem, prawda? Żeby to nie upadało, żeby się ten kościół nie rozpadał. Ale mówi pan, bo pan powiedział o niewierzących. Czy mówi pan o niewierzących? Bo trudno jest mi sobie wyobrazić dla nich miejsce w kościele. A czy mówi pan o wątpiących? No właśnie o wątpiących raczej, nie takich niewierzących sensu stricto. Wie pan co...
z wątpiącymi, no to jest tyle historii, ilu wątpiących, bo to każdy zwątpił z innego powodu i każdy, jeden przeczytał Dawkinsa, drugi spotkał głupiego księdza, trzeciemu się życie tak ułożyło, że wątpi. To są bardzo różne sytuacje, nie wrzucałbym ich do jednego worka jednak. Natomiast wie pan, ja w takich sytuacjach to proponuję to proste ćwiczenie, też opisuję w książce. Ja lubię myśleć tak jak ten człowiek, czyli Manfred Leeds, który mówił, przestań myśleć o tym, co cię w kościele wkurza, albo przestań myśleć o deficytach, tylko pomyśl o zasobach. No, taką fajną anegdotę tam cytuję w tej swojej książce Psychoanaliza Kościoła Katolickiego, kiedy przypomina Tomka Sawyera, który mu za karę kazali pomalować płot i on ten płot pomalował za karę, a w pewnym momencie wpadł na genialny pomysł. Jak przyszedł jego kolega, to zapytał go, a co ty robisz? A on powiedział, maluję ten płot dla przyjemności. I za chwilę miał kolejkę ludzi, którzy chcieli za niego malować ten płot, a on tylko inkasował i cały płot był wymalowany. Leeds wykonuje takie ćwiczenia, polecam tę książkę, ja go obszernie cytuję, więc można zacząć ode mnie, a później pójść do Leedsa, bo on, prosty przykład panu podam, wielu mam znajomych, którzy siedzą i mówią, o, bo kościół katolicki, o seksie za chwilę, ale na przykład właśnie nieomylność papieża, jak można to pogodzić ze współczesnym światem, tak? A Leeds mówi, ale to jest właśnie dowód na to, jak demokratyczny jest kościół, jak niezwykle pluralistyczny jest kościół, dlatego, że Kościół, liczący ponad tam miliard osób na świecie, jest jedyną instytucją, w której, taka skala, w której tylko jeden człowiek jest nieomylny i to pod pewnymi warunkami. To jest wynik nieporównywalny z każdym ogródkiem piwnym w Niemczech, z każdymi imieninami u cioci w Polsce, gdzie każdy ma rację, jest nieomylny w każdej kwestii, którą wypowiada i jest gotów życie złożyć na tym suto zastawionym stole, żeby tylko dowieść, tak? W kwestiach księży, polityki, w każdej innej kwestii, a u nas tylko papież i to ex cathedra. Czyli w bardzo rzadkich sytuacjach. Tak samo da się rozbroić te lęki seksualne, które wokół Kościoła krążą, bo jak się zacznie myśleć o Kościele właśnie, nie umiem się znaleźć, spotkać z Kościołem, bo on jest restrykcyjny, nie widzi się w ogóle, głupio restrykcyjny, nie widzi się z potrzebami człowieka, a więc jest antyludzki, a więc ja nie mogę być w firmie, czy utożsamiać się z firmą, która krzywdzi ludzi, którzy kochają się i chcą mieć dziecko, a Kościół im zabrania, która krzywdzi ludzi, którzy kochają się i mieszkają ze sobą i uprawiają seks, a im się mówi, że to jest grzech i tak dalej, bo to jest nieludzkie, znaczy no to po prostu się tak nie da. I tutaj też można to rozbroić, jak będziecie chcieli, możemy o tym rozmawiać, bo jak się na to spojrzy nie z punktu widzenia zakazów kościelnych, tylko z punktu widzenia pewnej niezwykle, i mam wrażenie, że z tych, które są dostępne na rynku, najbardziej spójnych propozycji, bo jak się zacznie od dobrego ustawienia tego myślenia, od jednej tak naprawdę myśli w głowie, to wszystko się ustawia z tych wszystkich rzeczy, o które się Kościół najbardziej tłucze, czyli seks, in vitro, aborcja, antykoncepcja i tak dalej, to trzeba po prostu, wystarczy jeden prosty zabieg, żeby ułożyć to w całości, odpowiedzieć sobie moje, nie moje, bo może być nie moje i wtedy się z tym żegnam. Natomiast jeżeli problem nie jest światopoglądowy, a problem jest w wierze, ja się spotykam czasami z ludźmi, którzy mówią, nie otrzymałem łaski wiary, tak? To jest to dla mnie trochę podejrzane logicznie stwierdzenie, dlatego że jeżeli nie otrzymałem łaski wiary, to zakładam, że od kogoś musiałbym ją otrzymać, od kogoś, w kogo wierzę, że mógłby mi ją dać, w związku z powyższym i tak w niego wierzę, mówiąc, że tej łaski wiary nie otrzymałem, co oznacza, że problem jest po mojej stronie, a nie jakby współpracy z tą łaską wiary, która we mnie podświadomie jest, nie wmawiam nikomu dziecka w brzuch, czy Boga w głowę, czy w duszę, ale tu bym już to zaczął rozkminiać i w takiej sytuacji jedyne, co można zrobić, to albo A, opowiedzieć o swoim doświadczeniu, albo B, na pewno nie ewangelizować w jakiś taki nachalny sposób, tylko powiedzieć, słuchaj, jaki jest twój problem, tak? Gdzie cię boli w związku z wiarą? Gdzie masz kłopot w związku z wiarą? I od tego po prostu zacząć tę drogę. Czasem w kościele i instytucjonalnym, i takim, w takich prywatnych rozmowach nie mamy na to czasu, nie chce nam się. Nie wiemy, jak zacząć, a czasami się bierzemy za to, jak słoń w składzie porcelany się zachowujemy, tak, że wychodzimy na ambonę i na przykład krzyczymy kazania do niewierzących, tak, których akurat przecież w kościele nie ma, ale jeździmy tam po wszystkich, a później fama się roznosi. To trzeba bardzo delikatnie. Nie ma czegoś takiego, jak podręcznik do rozmów z człowiekiem wątpiącym. Ja zawsze w takich sytuacjach siadam
i pytam, gdzie boli, próbuję dociec, gdzie boli i powoli rozsupływać. Czasem to jest, zwykle to jest taki proces, że jak rozsupujesz ten pierwszy supeł, to się okazuje, że coś się nagle, jakaś konstrukcja się rozsypuje i musisz pomóc człowiekowi ją pozbierać spokojnie, być może na nowo zbudować i później przejść do następnego supła i może życie na tym upłynie. Ale do tego trzeba bardzo, bardzo, bardzo delikatnie i w rękawiczkach. Dla mnie taką rzeczą, którą zauważyłem, że u ludzi, z którymi rozmawiam, którzy wątpią, jest taką rzeczą, która przynosi mu kojenie jakby, bo człowiek, który wątpi, jego boli gdzieś w środku, coś. Taki moduł, który ma, jest odpowiedzialny za wiarę, tak? Bo jak nie wierzy, jest happy, szczęśliwy, wesoły, w porządku, nie ma pytań. Natomiast jeżeli go gdzieś tam boli, to ukojenie przynosi mu taka myśl, że nic nie musi. Ja mu to zawsze takiemu człowiekowi mówię, że nic nie musi, że nie jest tak, że on teraz musi doskoczyć, że on musi zasłużyć, że teraz musi się coś w jego życiu takiego, że on się musi spiąć, że to jest trochę tak, że nie wiem, to tak sobie ostatnio myślałem, że z tym Panem Bogiem to z jednej strony czasami go tak uważamy za taką babcię na wsi, czasem, że jest taka babcia na wsi, że tak sobie myślę, o Jezu, jak o niej było cudownie, tak? Cudownie, takie cudowne wakacje zawsze u babci i taki klimat i te zwierzątka i to w ogóle wszystko i tak pięknie było u babci na wsi, ale cholera, pojechać do babci na wsi i tam mieszkać to już nie bardzo, tak? Bo by trzeba było doić te krowy, mieszkać tam po prostu w tych warunkach, babcia nudna jest, słucha Radia Maryja i czyta nasz dziennik i tak dalej i wtedy jakby Pan Bóg tak daleko jako taka tęsknota niespełniona, to tak, ale pojechać i żyć na jego warunkach, nie bardzo, tak? I to jest jedna rzecz. A druga taki obraz Pana Boga, jak czasem tak sobie myślę, to jest taki Pan Bóg, który jest, owszem, jest Pan Bóg, jest Bogiem i tak dalej, ale lepiej go nie trącać, bo jak go zaczniesz trącać, taki śpiący, naburmuszony, no nie wiem, Garfield, no ktokolwiek, prawda? Jak go trącisz, to zaraz będą kłopoty z tego. Zaraz się będzie czegoś domagał, zaraz będzie krzyczał, jeść, pić, zrób to, zrób tamto, mów mi dużo ładnych wyrazów, często, nie uprawiaj, nie rób, nie, teraz idź tak, rób w ten sposób i tak dalej, i tak dalej. I taka będzie taka zrzęda, która siedzi i cały czas czegoś chce, domaga się, jeszcze, to źle poszedłeś, teraz wróć, w ogóle... Masakra po prostu. No taka relacja, w której partner zajmuje się tylko tym, mówi, o, niedobrze, tak? A mogłeś inaczej, tak? Przyniosłem różę, mówię, o, ja lubię gerbery, w ogóle już nie liczysz się z moimi uczuciami, w ogóle bez sensu, gdzie są gerbery, w ogóle przecież tak, na pewno innym nosisz gerbery, a mi to róże, tak? Róże, ile kosztują róże? I powiedzieć, że Pan Bóg kimś takim nie jest. Ja czasem mówię, w kościele się często mówi, pójdź na głębie, tak? Bo Ojciec Święty tak mówi, pójdź na głębie, piękne, duki na altą. Ja myślę sobie, że trzeba najpierw trałowcem przepłynąć przez ten akwen i miny pozbierać, zanim się zacznie nurkować. I taka pierwsza mina to jest powiedzieć, naprawdę nic nie musisz, naprawdę. Pan Bóg przychodzi, nic nie musisz. Chcesz? Proszę bardzo. Nie chcesz? Też nie stąpi może siarki jakieś i cię nagle nie zaleje i aniołowie cię nie będą smagać i ci tramwaj nie przejedzie kotka. Naprawdę nic nie musisz. Jesteś wolny. Jezus jak chodził po świecie, nikomu nie mówił, panowie, panie, albo pójdziecie ze mną, albo sorry. Tylko mówił, jeśli chcesz. To jest niesamowite, bo to jest niesamowita religia, w której Bóg nie podporządkowuje, nie tłamsi cię. Nie czeka za każdym rogiem, żeby ci spuścić manto, tylko ci mówi, jeśli chcesz. Ja myślę, że takie przewietrzenie pokoju w takich sytuacjach wątpliwości czasem bardzo dużo robi i człowiek nagle mówi, wow, tak, rzeczywiście, jeśli chcę. I później się już zaczyna cała ta przygoda. Ja ostatnio czytałem w miesięczniku dominikańskim W drodze bardzo ciekawą anegdotę, która też mi fajnie... kupiłem ją po prostu. To był upadek Szymona Hołowni. To było fajne, bo ktoś opowiadał o tym, jak milioner jakiś w Stanach był pytany, jak zarobił, jak się dorobił. I on mówi, kiedyś byłem bardzo biednym człowiekiem i miałem tylko jednego dolara. I za tego jednego dolara kupiłem jabłko. Dwa jabłka, znaczy za 50 centów jedno. Wypolerowałem je, wyczyściłem, nabłyszczyłem i sprzedałem po dolarze. Więc później kupiłem 4 jabłka i zrobiłem to samo. Po roku miałem już 120 jabłek, a potem umarła moja ciotka i odziedziczyłem majątek. I to jest dokładnie tak, jak z nami, tak? To znaczy, że teraz te jabłka musimy nabłyszczać, sprzedać i tak dalej, a później i tak wszystko dostaniemy za darmo.
Kompletnie za darmo. Znaczy pójdziesz tam i, nie mój, i naprawdę wszystko dostaniesz za darmo i nie musisz się spinać. Tylko ważne, żeby jakoś doczekać do tego momentu, aż ta ciotka umrze, mówiąc w cudzysłowie, tak? Żeby jakoś przeżyć do tego czasu, jakoś do tego czasu po prostu przejść to życie i być gotowym na przyjęcie tego spadku. To jest fenomenalne, bo to też tak jest. Pójdziesz na tamtą stronę i naprawdę nie musisz się spinać, tam będzie wszystko za darmo. To nie będzie tak, że przychodzisz, mówisz, Boże, ale ja teraz wyrosnę z tymi wszystkimi grzechami i tu mam te dobre uczynki i w związku z powyższym dostanę bilet takiej klasy, tak? To nie jest ten najnowszy ten krążownik, co się tam mało nie przecisnął pod cieśninami duńskimi, gdzie jest po prostu 15 klas i 20 pokładów i będą to sprawdzać. Wszystko każdy dostanie zupełnie za darmo. Rewelacja. Pytania od państwa, którzy tu najbardziej cierpią w przejściu. Jest pytanie. Wiele przeszli, można powiedzieć. Czy jest coś, co pada, czy poglądy łączy z ojcem Rydzykiem? Tak. Obaj wierzymy w tego samego Boga. Obaj jesteśmy zatroskani o Kościół, mam wrażenie. Każdy z nas twierdzi, że ten drugi perwersyjną miłością kochał w Kościół. Ale bardzo wiele nas łączy, bo my tak naprawdę robimy w tej samej branży, no, tylko że w innych miejscach i mamy inną stylistykę, że tak powiem. Natomiast łączy nas bardzo wiele. No, to już że no, choćby myślę, że jakbyśmy się spotkali na Eucharystii, to byśmy wspólnie ją przyjęli, tak? Ja byłbym w stanie przyjąć komunię z rąk ojca Tadeusza, jeśli by go nie poparzyły, jakby mi jej udzielał. Ja uważam, że ten moment w Radiu Maryja, czy w całym tym środowisku, który budzi wiarę i pielęgnuje wiarę w ludziach, którym czasem jest po prostu ciężko dotrzeć do innych miejsc, gdzie tę wiarę się pielęgnuje, jest chwalebny i mówię to bez żadnej ironii. Ja miałem taki do kolaudacji, znaczy nie do kolaudacji, tylko do kupienia wstrząsający film z pół roku temu, gdzie taka polska reżyserka zrobiła, no ja już byłem przerażony, znaczy przytłoczony byłem, bo to był godzinny materiał z życia dwojga starszych ludzi, takich po 80, którzy żyją z Radiem Maryja, którzy budzą się przy Radiu Maryja, którzy zasypiają przy Radiu Maryja, którzy jedzą przy Radiu Maryja, wszystko robią przy Radiu Maryja, wszystko, cała ramówka od hejnału do hejnału, wszystko. I nie miałem w sobie takich odczuć, że oto gardzę, oto... Nie, przeciwnie, to znaczy ja byłem pełen szacunku, pełen jakiegoś takiego przejęcia, i zobaczyłem, że Radio Maryja naprawdę wielu ludzi w tym kraju przy życiu trzyma. Po prostu. Oczywiście mam kłopot z tym, jak się zaczyna mieszać w politykę albo w biznesy i zresztą to zabawnie się miesza w te biznesy, bo jak zaczęli robić te odwierty, myśmy to przezywali, że to gejotermia. Że jak się dokopał do tej ciepłej wody, bo tam nie była gorąca, no to się rzeczywiście okazało, że tam piekło jest już prawie, tak? Tylko, że ciepłe to jest w tym piekle. Już nie będę snuł dalej tej metafory. W każdym razie na temat odwiertów wiele wesołych żartów można było stworzyć. A z drugiej strony jest też w społeczeństwie taka alergia, tak? No jak przychodzą do mnie moi koledzy na przykład skądś tam i mówią, tak, ale co pan na to, że tutaj Fundacja Lux Veritatis będzie robiła odwierty? Ja mówię, pewnie, bo jak ksiądz, to musi starymi oponami palić, tak? Że po prostu dym walił, śmierdziało, bo wtedy wiadomo, że bo księża i kościół, tak? A jak chce sobie nowocześnie ogrzać, to niech się grzeje, no. Tylko nie za moje pieniądze. Może, no i tyle. Ale jak mu Pan Bóg nie dał tej gorącej wody, no to jest kłopot. Ja mam takie pytanie trochę z innej beczki. Co z Pana pierwszą książką? Bo ona jest nigdzie niedostępna i czy będzie jakieś ponowne wydawanie? I tutaj moi wydawcy się uśmiechają, bo jakieś 8-10% kościoła zostało, przetwory z tego są tutaj. W monopolu na zbawienie, ale tak myślę, że za 8-10%. Natomiast reszta, zupdate'owałem tę książkę i będzie prawdopodobnie wydana, tak? Będzie wydana. Słuchaj, jak chcesz mieć świadków, przekazuję ci zaraz, bo tu mam batonik, ale zaraz gdzieś mam pendrive'a z tekstem, także tak. Chciałem dowieść. Tu jest, o, tu. Także Kościół dla Siedmiu Zaawansowanych jest tu, i będzie na wiosnę wydany z powrotem. Znaczy zaupdate'owany też z nowymi jakby elementami, tak? To znaczy też dopisałem trochę haseł. Zimę, tak? No to już to wy decydujecie. W styczniu będzie.
Ja chciałam spytać o pana pierwsze takie, znaczy o nawrócenie. Czy przeżył pan coś takiego mocnego w swoim życiu? No, mocne spotkanie z Bogiem. Pierwsze takie. Nie. To, bo to jest tak, że... przepraszam, mogę opowiedzieć anegdotę? Kiedyś miałem taką sytuację, że nagrywałem program Między sklepami, który się nagrywa w Złotych Tarasach i miałem takiego gościa, którego nie znałem, ale on był z jakiejś tam wspólnoty chrześcijańskiej, już nie pamiętam, o co chodziło. I spotkaliśmy się w toalecie. No i najpierw zrobiliśmy to, co robiliśmy w toalecie, a później myliśmy ręce razem i on mówi: Szymon, bo ja cię nie znałem, ale wiesz co, teraz jak cię posłuchałem, tak sobie chciałem cię zapytać, kiedy spotkałeś Jezusa w swoim życiu? Kiedy on do ciebie przemówił? Kiedy Jezus cię... Kiedy uwierzyłeś, że on jest twoim panem i zbawicielem? Miejsce akcji toaleta, Złote Tarasy. Ja tak pomyślałem sobie... Wow, ale myślę sobie, nie, właśnie nie, myślę sobie, a on tak mówił, o, ja mówię, nie, a on mówi, o. I widać było, że chciał, żebym ja mu złożył świadectwo, ale ja mu nie złożyłem. To było tak, tak już mówiąc zupełnie poważnie, że wiesz, ja od dziecka byłem takim świątobliwym dzieckiem, to co to wiesz, odmawia pokarmu matki w piątki, w niedzielę pcha wózeczek do kościoła. Opowiadałem już o tym wielokrotnie, że mój proboszcz, jak mnie widział, zawsze to mówił, o, Szymuś, to będzie kardynałem. Okazało się, że nie bardzo chyba już mogę. Od Soboru Watykańskiego II, no ale trudno, nie przekreślajcie mnie tak łatwo. Może jeszcze. W każdym razie, wiesz, później był taki etap, powiedziałbym, normalny, tak, jakoś tam wzrastania w wierze i szukania, ale tak naprawdę zaczęło mi świtać po bardzo wielu latach. Zaczęło mi świtać, bo z wiarą jest tak, że po prostu ona nie trzeba żyć, jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało. To znaczy trzeba w lewo, w prawo, do tyłu, bokiem, czołgając się z uśmiechem, z płaczem, jakkolwiek, ale iść. Jak człowiek idzie, to mu się zaczną krajobrazy pokazywać wreszcie. Jak się nawet będzie czołgał, to też. Jak na chwilę zawróci, a później wróci, to tylko trzeba iść. Czasem można przysiąść, ale później znowu trzeba iść. Odsłaniają się tak niesamowite przestrzenie. I nagle widzisz, że to, jak ja odkrywam, że Bóg jest osobą, a nie ideą, którą noszę w sobie, to nie przekreśla to wszystkich moich modlitw, które miałem do tej pory, tylko jakoś je tłumaczy, wyjaśnia, domyka mi figurę. To jest niesamowite. I im dalej idziesz, tym mniej masz ochoty o tym gadać, tym bardziej to przeżywasz, bo nie masz języka po prostu do opowiadania tego. I ja nie mówię właśnie o objawieniach mistycznych i o jakichś tekstach w głowę stukanych objawień, tylko cholera, no... Nie umiem nawet o tym opowiedzieć, bo po prostu idziesz i widzisz, no, znaczy i czujesz, i myślisz, i otwierają ci się nowe drzwi w głowie i się zastanawiasz, jakie to jest niesamowite, że jak cię Pan Bóg wymyślił tych parę miliardów lat temu, czy spór wśród naukowców trwa, to On to wszystko w ciebie wpisał. Ja nie miałem tak, że do mnie przyszedł Jezus i powiedział, a teraz się nawróć, albo na przykład przyszła Matka Najświętsza i też mi to powiedziała, albo na przykład wydarzyło się coś w moim życiu, że się nawróciłem. Nie, to był Pan Bóg, który cierpliwie mi pewne rzeczy odsłaniał. Czasem mi się pozwalał wygadać, czasem mi pozwalał się wykrzyczeć. Bardzo mnie na przykład odblokowało w mojej wierze, kiedy włączyłem do niej swoje emocje. I kiedy zauważyłem, że ja mogę Boga również emocjonalnie kochać i mogę go również emocjonalnie na niego krzyczeć, mogę się złościć na niego, mogę za nim tęsknić, że to nie jest tylko coś, co ja przychodzę przed Boga, spinam się i mówię, tylko że to jest coś, co przeżywam. Od tego się zaczęło bardzo, bardzo dużo się zaczęło, tak, że gdzieś tam się odblokowałem w środku i to jest niesamowita przygoda, tylko trzeba iść drogą. Jak się idzie drogą, to znowu cytat z miesięcznika dominikańskiego W drodze, raz będą górki, raz będą dołki. Życie jest, jak to powiedział ojciec Maciej Zięba, jak droga z Walimia do Częstochowy, że najpierw jest dołek, później jest górka, później jest dołek, później jest górka, ale za każdym razem, jak jest górka, to już jest bliżej, widać jasną górę, tak? I to tak jest, że jak nie zaniedbujesz tego, żeby iść, to dojdziesz.
A jak będziesz siedział i rozkminiał, czy to na pewno właściwy kierunek, a może jednak ta droga nie jest właściwie wybrukowana, a może ja jednak powinienem spróbować jeszcze 3, 5, czy 10 innych dróg, to może też dojdziesz, tylko dużo później i może w innym stanie po prostu. Natomiast nie polecałbym ludziom, którzy myślą o swoim życiu wiarą, żeby czekali na Jezusa, żeby im się objawił. Bo ja też go wiele razy prosiłem, żeby mi się objawił tak konkretnie, żeby przyszedł, natrzaskał mnie po twarzy i powiedział, słuchaj, masz zrobić to i tamto, i żeby te wszystkie anioły się pojawiły i ogień i cały ten Disneyland, żeby wystąpił, żebym ja już wiedział i już wtedy na pewno. Bo Pan Bóg nie ma natury showmana jednak, mam wrażenie, no, co by o nim nie mówić. Aż mnie czasem wkurza ta jego delikatność, to znaczy to jego taka nieśmiałość, że ja próbuję na nim coś, jakby żeby on mi powiedział, znaczy żeby mi jakoś to wszystko kurka wodna podomykał tak po prostu jak, po prostu jasno, konkretnie powiedział, to nie, to się będzie krygował, to będzie czekał, to będzie aż ja się zdecyduję, aż i że ta moja wolność, no wpienia mnie to po prostu maksymalnie, natomiast to jest Bóg, którego kocham, tak? Również z tą jego delikatnością i później się zawsze okazuje, że ta delikatność to było rozwiązanie najlepsze z możliwych, że gdybym wtedy dostał po twarzy 3 razy i bym powiedział, Hołownia, rób tak, to bym się czegoś o życiu nie dowiedział, po prostu. Czegoś bym nie przeżył. Niesamowity jest ten Bóg. Już? Ja się zgadzam w 100%, że... Uff! Jest akceptacja. Że relacja jest zawsze personalna i chciałam zapytać o te relacje, o może takie trochę dalsze świadectwo. Wiem też i zdaję sobie sprawę z tego, że prawdziwa relacja, nie tylko z Bogiem, zaczyna się wtedy, kiedy pękają wyobrażenia. I kiedy te piękne właśnie objawienia na szybach są popękane i się rozpadają na kawałki. I chciałam zapytać właśnie o te pęknięcia, o te miejsca, które bolą w relacji. Już powiedziałam o tym trochę, to znaczy boli to, że w każdej relacji zachwyca i boli to samo. W każdej relacji zachwyca i boli to, że tak naprawdę nie umawiamy się na randkę z samym sobą, bo najprościej by było umawiać się na randkę z samym sobą, bo wszystko by było jasne, nic niby nie trzeba było tłumaczyć, ale też nie byłoby przyjemności. I to samo boli w tej relacji, to znaczy, że on jest aż tak inny. I aż tak nasze myśli nie są myślami jego i nasze drogi jego drogami, że nam się co innego chce niż on chce i że czasem trzeba się z nim pospierać i że czasem się ma wrażenie, że on powinien zrobić więcej i się nie rozumie, dlaczego nie robi więcej, bo najpierw mówi, że kocha, jak mnie ktoś kocha i ja choruję to i mówię, że mnie boli, to on na głowie stanie, żeby mnie nie bolało. A ja mu mówię, że mnie boli i on nie staje na tej głowie, a może nawet jak staje, to mnie dalej boli. Nie biegnie do tej apteki, nie przynosi mi tego leku. Dlaczego? A mógłby, jest Bogiem Wszechmogącym. To są pytania, na które nie ma odpowiedzi. Takim testem zawsze dla chrześcijaństwa najboleśniejszym momentem jest cierpienie. To tam się toczy główny spór tak naprawdę o chrześcijaństwo najczęściej, to tam się toczy główny spór o zasadność tego wszystkiego, w co wierzymy. I nie ma odpowiedzi poza tymi, które już padły i to jest dla mnie też niezwykłe doświadczenie. Teraz robię taki program Ludzie na walizkach, który jest kontynuacją w pewnym sensie, można powiedzieć, książki Ludzie na walizkach. I tam spotykam ludzi, spotkałem na przykład ostatnio, robiłem wywiad z Dominiką Rockplu. Kobietą, która choruje na raka, której syn się urodził obciążony ciężką wadą genetyczną. Najpierw syn się urodził obciążony ciężką wadą genetyczną, później ona się dowiedziała, że ma nowotwór, a następnie się okazało, że ich 14 czy tam 15-letni syn ma ostrą białaczkę limfoblastyczną i tak wygląda ten dom. I ona nie miała w sobie jakichś nie wiadomo jakich odpowiedzi, traktatów o cierpieniu. Ona mi mówiła, wie pan co, ja nigdy nie byłam jakoś tak strasznie, jakoś dewotką żadną nie byłam, ale tak jak mi się to dziecko urodziło, siedziałam taka załamana w domu i nie mogłam się pozbierać. I przyszły mi takie słowa do głowy, które gdzieś słyszałam w kościele, bo w kościele przecież to jest część tego przekazu, który w kościele słyszymy, oto ja, służebnica pańska, jak mi się stanie według słowa twego. I tak sobie to powiedziałam,
Oto ja służę misa pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I nagle się wszystko odblokowało i poszłam tak, to jest moje dziecko, muszę przecież, zebrałam się w sobie i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że my czasem, i im dłużej w tym robię, że tak powiem, im dłużej wokół tego chodzę, tym śmielej zderzam się z myślą, że my mamy wszystkie odpowiedzi, które powinny paść, tylko nie umiemy ich jeszcze otworzyć. Nie umiemy ich jeszcze użyć, nie umiemy z nich wydobyć mocy, która w nich jest. Nie umiemy ich zrozumieć po prostu. Że nie Bóg jest okrutny, bo Bóg już udzielił wszystkich odpowiedzi, nawet na najtrudniejsze pytania o cierpienie, na które nie ma odpowiedzi, jak umiera dziecko, tylko że problem jest trochę po naszej stronie, że my nie jesteśmy w stanie otworzyć oczu. Że cały czas je zaciskamy. To jest... Oswajam się z tą myślą i to zawsze jest miejsce, w którym najbardziej mnie boli, bo nie boli mnie już to, że Bóg czegoś w życiu zakazuje, bo ja wiem, że On nie zakazuje, tylko że albo moje życie widzi się z Jego życiem i wtedy moje życie nabiera czegoś innego w sobie, jakiegoś innego, nie chcę powiedzieć blasku, ale inaczej mi się żyje po prostu. A jak się z Nim nie widzę, to jest inaczej. Tu mnie nie boli. Nie kłócę się z Nim o zakazy i nakazy. A kłócę się z Nim o ten świat. O śmierć się kłócę, o cierpienie się kłócę. O to pytanie, dlaczego się kłócę, bo to jest pytanie, które najbardziej boli w relacjach z Bogiem. Tylko, że znowu, wciąż jesteśmy na płaszczyźnie wiary. Też o tym pisałem w tej książce, że dopiero pisząc ją, uświadomiłem sobie, bo u kogoś mądrzejszego ode mnie przeczytałem, że próby dowodzenia wiary są absurdalne tak naprawdę, dlatego że nie o uprawdopodobnienie wiary tu chodzi, tylko o uzasadnienie. To, że coś jest nie do końca uprawdopodobnione, nie znaczy, że jest nieuzasadnione. Ja myślę, że to o to chodzi, że gdzieś tam powinniśmy się chyba zmierzyć z tym, z tą myślą, że nigdy nie znajdziemy wszystkich odpowiedzi na nasze pytania takie, jakbyśmy chcieli. Inaczej, że one nie przyjdą z zewnątrz, one już są na tym świecie. Strasznie trudny temat pani poruszyła. No ja to mogę chcieć, natomiast to jest też kwestia wytrzymałości po pierwsze widza, a po drugie wytrzymałości finansowej stacji. Natomiast jest to dla mnie nowe doświadczenie, bo spróbowaliśmy zrobić program, który trwa 25 minut i tam nie ma fajerwerków. A dla mnie, jako dla prowadzącego, jest to strasznie trudne, żeby nie zrobić z tego takiego zalania w moralinie, takiej sytuacji, w której ja będę siedział albo będę łzawił i kogoś łapał za rękę, albo będę za wszelką cenę starał się z tego wydobyć jakiś morał. Ja bym tak strasznie chciał, żeby to było takie czyste, to znaczy ja wchodzę, oni mówią swoją historię, ja tylko ją jakoś odbijam i bez morału spotykam ich po prostu. No to też jest niezwykłe, że zobaczcie, dzisiaj byłem na pogrzebie Jana Wejherta. To jest człowiek, dzięki któremu to było możliwe, no? który powiedział tak, wydam na takie rzeczy moje pieniądze. Niesamowity facet. Znaczy że są ludzie, którzy mogą powiedzieć tak, na takie rzeczy wydam swoje pieniądze i niech mi się nawet nie zwróci. Super. Myślę, że niedługo nadejdzie ten moment, kiedy będziemy musieli już zakończyć naszą rozmowę, ale jeszcze właśnie tylko uprzedzam. Myślę, że jedno z ostatnich, jeśli nie ostatnie pytanie, ale to się okaże. Ile będę gadał? To w takim razie chciałam zapytać. Jeżeli ktoś pracuje w mediach wyznaniowych, to jest to jasne, że przyznaje się do swojej wiary i to jest tak bez obciachu, powiedzmy. A kiedy pojawia się w mediach takich komercyjnych i zaczyna mówić o tym, że wierzy, kiedy zaczyna być sobą tam właśnie, to na pewno napotyka na pewne problemy. Ale nie o to chciałam zapytać. Sprytnie. No, sprytnie. Chciałam zapytać o tą drugą, odwrotną stronę, bo widzę, że pan dużo tutaj zwraca uwagi na pozytywy. Dlatego chciałam się zapytać, jakie są pozytywy, jakie pozytywne sytuacje pan spotyka na swojej drodze dziennikarskiej, związane z tym, że przyznaje się pan do siebie, do swojej wiary. Konkretne jakieś sytuacje, może jakieś anegdoty? Wie pani co, to jest trudne pytanie, bo
nie mam jakichś anegdot przygotowanych w tym zakresie, natomiast ja też nie odnajduję się trochę w tym, bo ja mi naprawdę nie spotykały żadne prześladowania, ani też na przykład nikt mnie na rękach nie nosi z tego powodu, tylko ludzie to po prostu traktują normalnie, no że ten typ tak ma, tak? Jedni mają tak, a ten akurat ma właśnie w ten sposób. I oczywiście powstają zabawne sytuacje. Teraz jak wchodziłem na to spotkanie, dzwoniła do mnie koleżanka, która jest redaktor naczelną magazynu pewnego kobiecego, krzycząc do słuchawki, że koniecznie chce mi wysłać pewien tekst, bo napisali o świętej rodzinie i nie wie, czy nie przegięli, tak? Więc bardzo jestem ciekaw, czy się okazało, że znowu Józef z Marią mieli bliźniaki, jak to w kaplicy nowicjatu w Poznaniu można było zobaczyć, gdzie i święty Józef i Maryja trzymali po dzieciątku na rękę. Czy też jeszcze jakaś inna sytuacja miała miejsce. Najfajniejsze są takie momenty, jak na przykład dzwoni do mnie kolega z zaprzyjaźnionego tygodnika i mówi, ty, po prostu ja próbuję wytłumaczyć naczelnemu, że to nie jest, bo on mnie przekonuje, że katolicy, to oni tak naprawdę nie wierzą w to, że Jezus jest tam w tym opłatku, tylko że to jest taki symbol, no i oni się tak po prostu umówili, no i on mi myśli, że no nikt normalny w to nie wierzy, no katolicy przecież nigdy by w takie rzeczy nie wierzyli, no są normalni ludzie, no inteligentni i próbuję mu to w tekście zmienić, a ja po prostu wtedy wchodzę jak ten ciemnogród i mówię, tak, wierzymy. I wtedy się zaczyna, i taka jest nieśmiałość wtedy, i no jakby w zasadzie powiedzieć, że no rozczarował mnie, ale no okej, okay, no jedni tam wierzą, prawda, w Matkę Boską na drzewie, a inni w obecność Jezusa, w Eucharystii, w porządku. Wtedy są przezabawne też momenty. I to się zwykle kończy tak, że prędzej czy później ten ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, załatw mi księdza na ślub, albo dziecko trzeba ochrzcić, albo wiesz co, ty tam masz kontakty, bo trzeba zrobić pogrzeb. Prędzej czy później. Ja mówię to bez satysfakcji, ale tak jest. No. Znaczy, to też będzie tak, że to już nie zawsze tak będzie, bo nam ten kraj będzie świadczał jeszcze bardziej. Ja się cieszę tym, że mogę... Że to nawet czasami jest anegdotyczne, tak, że ja mam tę katokorbę i tam każdy wie, że ze mną to można sobie tutaj o tym albo o czymś innym, z innym nie można. Nie wiem, ja mam jakiś kłopot z takim opisywaniem siebie, że oto właśnie ja w mediach tutaj się przyznaję do swojej wiary. No ludzie kochani, no przecież ja też nie wyskakuję w Mam Talent z wielkim krucyfiksem i nie krzyczę tak, Jezu, kocham Cię. Wystarczy mi, że się pomodlę przed wejściem na scenę. Na scenie nie muszę tego robić. No nie mam jakiejś, próbuję się mnie wmontować w taki feretron po prostu przenośny, który się przenosi po świeckich mediach, żeby zostawiał tam odór świętości, tak? Znaczy to nie tak, no zupełnie nie tak, naprawdę, ja mam fan z tego, co robię, jestem normalnym człowiekiem, pracuję, też unikam takich sytuacji, żeby właśnie zapraszać, żebym składał świadectwo, dostaję często takie zaproszenia pod hasłem właśnie, jak to jest być dziennikarzem katolickim w mediach komercyjnych. Nie ma sensu takie spotkanie, no bo odpowiedź jest krótka, normalnie, no najzwyczajniej w świecie, jak mnie wyrzucą z pracy za moje poglądy, o to wtedy będę dopiero miał trasę koncertową. Myślę, że możemy pozwolić sobie na jeszcze jedno pytanie, ale już naprawdę jedno. Mam tutaj koleżankę. Tak, znaczy ja słyszałem, że pan tutaj nawet w nowicjacie był i nawet dwa razy. Coś szerzej, jakby pan coś powiedział na ten temat. Jednak zahaczyliśmy osobiste życie. Ale to właśnie jakiś katopudelek teraz będzie? Właśnie, ale te pikantne mają być sytuacje, czy raczej by pan wolał takie mniej hardkorowe? Pikantne, tak? Trzeba się taki... Założyć taki... Co, załóżmy taki mod, w ogóle taką stronę, gdzie będzie takie wykupywane opcje będą, nie? Że hardkorowe anegdoty z życia Hołowni 18 zł SMS-em płatne, wiesz? Średnio hardkorowe 12, po prostu takie pobożne 10. Tak, byłem w nowicjacie, byłem dwa razy w Poznaniu, nie w Krakowie, bo były takie czasy w życiu zakonu dominikańskiego, kiedy on mieścił się w nowicjat, znaczy w Poznaniu. Było bardzo wesoło, co mogę powiedzieć. Robiliśmy różne głupie rzeczy, robiliśmy też rzeczy mądre. Niektórzy z nas zostali dominikanami, koleguję się z nimi do dziś dnia. Nie wiem, co by pan chciał wiedzieć, no czy... Tak, bo za pierwszym razem mi się nie przyjęło.
musiałem pójść drugi raz i sprawdzić, czy to na pewno dobrze zrobiłem, że wystąpiłem. Już jak za drugim razem to już wiedziałem, że dobrze. I myślę, że Dominikanie też są mi wdzięczni i w ogóle Kościół w Polsce. Więc myślę, że Pan Bóg to jakoś wszystko mądrze poprowadził, ale też mądrze poprowadził, że mnie do tego zakonu poprowadził, bo to moje powołanie krótkoterminowe strasznie dużo mi pokazało. Ja mam do tej, na przykład to mam do tej pory, ile ja tam byłem? Parę miesięcy po parę, dwa razy, ale to było niesamowite, że ja dzięki temu doświadczeniu jestem w stanie na przykład z duchownymi rozmawiać tak, jak niektórzy świeccy nie potrafią, bo ja po prostu rozumiem, o co chodzi, bo czuję branżę, że tak powiem, od tej strony, no. A poza tym, no mówię, to tam był ten moment, to jest charyzmaty, czuję branżę. To był ten moment, kiedy też we mnie się pewne rzeczy zaczęły układać, wierzę właśnie, kiedy zobaczyłem, że to wszystko rzeczywiście działa. I tam się raz też, a dobrze, wyleczyłem z jakichś antyklerykalnych historii, które, znaczy znalazłem żywe argumenty, wiele żywych argumentów, za tym, że taki tępy antyklerykalizm jest po prostu, no jest czymś po prostu tępym, no, mówiąc wprost. Znaczy to tak jak, i teraz znowu wrócę, bo ja też mam prawo do swoich obsesji, do Dawkinsa, tak jak Dawkins ma, jest dość tępy tak naprawdę gdzieś tam w tym swoim rozumowaniu z Boga urojonego. To pięknie, to chyba Peter Berger to pisał, a McGrath to powtarzał później, że nie, to nie McGrath to powtarzał, to Peter Berger to pisał osobiście, że jakby nie, są ludzie, którzy nie są w stanie zrozumieć, że zbawienie, że zmartwychwstanie autentycznie zmieniło coś w kosmosie, a nie było tylko filmową sceną na żydowskim cmentarzu. No to tak samo jest tutaj, no niektórzy ludzie nie są w stanie po prostu pewnych rzeczy skumać, natomiast jeżeli chodzi o anegdoty, to mogę na przykład opowiedzieć jedną, jak moja ulubiona to jest o Grunwaldzie, ale to już wszyscy ją znają, ona po prostu jest dowcip zbrodnią. Jak żeśmy, może takie wzruszające, przyjeżdżam tu kolejny raz, kolejne pokolenia przychodzą i nie znają tych moich dowcipów z brodą, no to po prostu jest, jak żeśmy chodzili na usrałkę tak zwaną, czyli na rusałkę w Poznaniu na przechadzki, brat doświadczył czy nie? Owszem. Tak? Się chodziło na rusałkę i tam była hipika, jeździły amazonki na koniach oraz Amazonii albo jakkolwiek. Albo po prostu Piotr Kraśko i Borys Szyc, bo oni ostatnio na koniach jeżdżą w różnych pismach kolorowych. No i myśmy się chowali z kolegami w krzakach i udawaliśmy krzyżaków. I wyskakiwaliśmy przed te konie i krzyczeliśmy, którędy na Grunwald. I taka pani nam odpowiedziała, a to z tego przystanku 61 i 48. I to były naprawdę bardzo, bardzo mile spędzany czas. Bardzo mile spędzone. Na przykład ilekroć widzę teraz ojca Przeora z klasztoru na Freta, z którym byłem w nowicjacie, to przypominam sobie, jak nosiliśmy taką figurę Pana Jezusa, co się wkłada do grobu i przekonywaliśmy wszystkich, że to są zwłoki, które Przeor przechowuje na chłodnym stryżku nad kościołem. A ponieważ ojciec już teraz Przeor był troszeczkę nerwowy, więc stamtąd nieomalże go przenieśliśmy z tego stryżku, a później przyszedł ojciec magister, który wtedy był ojciec Czesław, nie wiem czy znany, już brat nie doświadczył jego... Już nie, ale postać legendarna, prawda? Postać absolutnie legendarna, jak to po prostu było... Proszę brata... Było? Tak. Ojciec Czesław miał tę niesamowitą zdolność, że zjawiał się znienacka nagle za twoimi plecami, to było tak... Po prostu nie wiesz gdzie i nagle jest Czesio. I on zawsze w czasie posiłków, jak chciał zwrócić na uwagę, że ktoś tam się fafluni przy czytaniu, albo na przykład coś nie tak zrobił, to zawsze było takie... Proszę brata. I on jest niezwykły, on do tej pory w Poznaniu mieszka, jest cudowną absolutnie postacią, ilekroć go spotykam, to z rozrzewnieniem po prostu wspominamy tamte czasy, on mnie dopytuje o zdrowie, jak tam, to cudowna postać, naprawdę. Nie, bardzo mi się w tym nowicjacie podobało, takie też zwierzęce momenty, jak na przykład przyjeżdżała krowa do rozebrania, i bracia się z nożami rzucali po prostu i tam unurzani w krwi po prostu wykrawali z tej krowy różne szczątki i widać było, że tam jest coś więcej niż tylko takie hobby masarnicze, tylko rzeczywiście oni, jakiś proces duchowy tam się rozgrywa, znaczy to
Nie, no jaja były. No. Oczywiście też było dużo takiej zdrowej i fajnej nauki pobożności. Jednym słowem, parafrazując ojca Joachima Badeniego, nowicjat każdemu polecam. Tutaj właśnie jest jeszcze jedno pytanie, nie wiem, czy pani Szymonie możemy, proszę. Tak? To ja od razu powiem, że dwa. I tak to się dzieje, jak się świeckich kobiety, jak się dopuści, tak? I one chcą być ministrantkami. Przecież to jest jasne, że od razu będą księżmi. Ostatni zaraz. Raz. Pozwól im być ministrantkami. Ja nie będę prosić o pozwolenie na ministrantkę, ale chciałam sobie, też się cieszę, póki co. Ale nie, chciałam zapytać, wrócić może do tematu, czyli do książki. O. I chciałam zapytać o dwie rzeczy. Po pierwsze, skąd pomysł na taką formę w ogóle? Bo mnie to totalnie zaskoczyło. Skąd, tak może głupio zabrzmi, ale co musi się dziać w głowie człowieka, żeby napisać kilku... Widzi pani, niektórzy palą, a ja tak mam na darmo. Za darmo. Ale... Żeby napisać kilkuset stronicową instrukcję do gry planszowej. A po drugie, właśnie gra. Gra, czyli tutaj jest, pan napisał, że to jest właśnie, pokazuje walkę o duszę, że w czasie tej gry walczymy o własną duszę, walczymy też w czasie życia i to porównanie do gry mnie troszeczkę zaintrygowało, zaniepokoiło, bo gdzie w grze jest, gdzie jest miejsce naprawdę w takiej grze? Aha, no pomysł z grą to, pamiętasz skąd się wziął ten pomysł z grą? Bo ja nie pamiętam, po prostu chyba jakoś wymyśliłem tak po prostu, nie? Ja nie wiem skąd mi się biorą te pomysły, po prostu łaska wlana, po prostu charyzmaty, po prostu sciencja infuza, po prostu przychodzi i nagle tak, zróbmy grę, tak, zróbmy billboard, to ja nie wiem, złożyłem świadectwo właśnie. Natomiast kompletnie nie mam pojęcia skąd to się wzięło, no, zupełnie nie wiem, znaczy tak pomyślałem, że skoro próbuję w jakiś sposób, bo to jest uwaga ważna i bardzo istotna, mianowicie jest to ostatnia książka, którą napisałem z tego cyklu leksykonów różnego typu, więc dlatego warto ją kupić właśnie, bo jest ostatnia. Już więcej takich książek nie będę pisał, więc to jest ostatnia szansa, żebyście taki leksykon sobie kupili, po prostu nigdy więcej już nic takiego ode mnie, na pewno. Więc pomyślałem sobie, jak te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam jeszcze, bo ja miałem taki w ogóle koncept, że trzeba napisać coś pomiędzy kościołem dla średnio zaawansowanych a tabletkami, tak? Znaczy taki trochę dla normalesów, ale jednak, żeby coś tam było. I jak to sprzedać? Jak sprzedać te wszystkie odpowiedzi na pytania, które gdzieś tam mi chodziły po głowie? No co, znowu napisać kościół do średnio zaawansowanych, znowu napisać tabletki? No to pomyślałem sobie, że to trzeba zrobić z tego grę. No po prostu. Bardzo prosto. A gra... Nie, to oczywiście to wszystko, że to gra o duszę i tak dalej, to są tanie chwyty marketingowe, to naprawdę nic nie ma wspólnego z prawdą, to jest po prostu, są sztuczki, po prostu to, jak to mówi o mnie ojciec Tadeusz Rydzyk, po prostu te redaktorskie sztuczki to są. I to tak naprawdę, wiesz, w życiu to też jest tak, że nigdy nie wiesz, na co trafisz, tak jak mawiał klasyk, że rzucasz tą i dlatego ta kostka, rzucasz kostką i nigdy nie wiesz, kiedy spotkasz lefebrystę, kiedy księdza, który mówi dziwnym głosem, kiedy spotkasz dziewicę konsekrowaną, kiedy spotkasz się na drodze z pytaniem, że jest właśnie piątek i masz, przeczytajcie sobie na przykład rozdział, co się dzieje w głowach ludzi, bo to dla mnie w ogóle fenomenalne, jak na forum Frondy znalazłem informację, dyskusję na temat tego, czy można robić zakupy w niedzielę i czy opony na przykład można kupić w niedzielę, tak? Bo, że chleb można, ale czy na przykład opony można kupić i na przykład co zrobić, jak jest chleb, ale jest nadgniły, tak? Czy można kupić, czy nie można? To jest w ogóle fenomenalne. Mnie to w ogóle nie wiedziałem, że tak... I z takimi pytaniami gdzieś tam człowiek się w pewnym momencie mierzy. Więc rzucasz kostką, idziesz i nigdy nie wiesz, na co trafisz, nigdy nie wiesz, co ci wpadnie, czy będzie takie spotkanie, czy może patron cię spotka, czy może pokusa, czy to, czy tamto. I oczywiście, że to jest wyłącznie trening, to nie ma nic wspólnego z życiem, nie wygrasz duszy, ale może dzięki temu, że zagrasz, dowiesz się czegoś, co pomoże ci w realu walczyć o te duszę. No. To jest tak jak na przykład, nie wiem, ja uwielbiam grać w gry takie cywilizacyjne w komputerze, robię to przez 2 dni w roku, bo więcej nie mam czasu, ale uwielbiam. Jest to bardzo niespełnione uczucie i siedzę i gram i później sobie myślę, że te mi rzeczy przydają w życiu, tak? Bo ja na przykład te umiejętności, które tam zdobyłem, strategiczne, mogę przenieść na życie i to dokładnie o to samochodzi. Ja, ojej, teraz sobie przypomniałem, jakie to były różne wesołe historie przy tych niektórych, tak, przy tych niektórych pytaniach. Także ja bym się tutaj nie bał tego, że to jest gra, tylko bym się tym bawił.
Po prostu, dajmy sobie też prawo, żeby się pobawić. A jak na przykład sobie trafisz na pole, gdzie ja realizowałem swoją obsesję, bo akurat trafiłem na jakiś taki temat, który mnie absolutnie roztrząsa, jak na przykład jałmużna, bo napisałem tam po prostu mega, to już Elka skracała przecież 50 razy ten rozdział o jałmużnie, ale jakoś strasznie mnie to zaczęło kręcić, dlaczego to są tak paździerzowe słowa, jałmużna, modlitwa i post, i zacząłem, dopiero wtedy zacząłem w głowie sobie otwierać, że post to nie jest jakiś duchowy autoerotyzm, że ja sobie odmówię w tym momencie tej szyneczki, będzie taki fitness, prawda, że a, nie zjadłeś, tak, jesteś gość, no, ekstra, tylko że tu chodzi o to, żeby się kimś z tym podzielić. Nie mówię tą szyneczką, która ci tam leży, tylko o tymi pieniędzmi, które mogłeś wydać na to, tak? Że to jest, chodziło o umartwienie. Że mało tego, u księdza Rysia wyczytałem i zaraz później zbudowałem na tym pół rozdziału, że modlitwa bez jałmużny jest jałowa, że ona jest sterilizm, że ona jest bezpłodna, że jak nie dajesz jałmużny, to się nie masz po co modlić tak naprawdę, bo to psu na budę. Ale znowu, co to znaczy jałmużna? 5 zł dla pana, który siedzi pod kościołem? Otóż nie, to jest znacznie bardziej skomplikowane. I teraz znowu wychodzisz od takiego pytania bzdziawego, jak ci się trafiło w tej grze, że wiesz, że stoi ktoś tam z puszką i czy wrzucisz 10 zł na owsiaka, czy na Caritas, a zaczynasz to rozkminiać i ci się kolejne zasłonki odsłaniają, wiesz, że to jest rzeczywiście jakiś problem, który ciebie dotyka, że autentycznie to jest jakoś ważna rzecz w życiu, tak? Czy ty się dzielisz, czy nie dzielisz? Jakie masz nastawienie w ogóle do tego świata? Mało tego, czy uświadamiasz sobie, że urodziłeś się nagi i przyjdzie i tam trumna też nie ma kieszeni, że nie mamy nic, absolutnie nic na tym świecie, że wszystko jest w leasingu. To jest w ogóle niesamowite. Tylko trzeba sobie gdzieś tam to w sobie odsłonić. Ja próbuję też chyba w tej książce to robić. W głupawych pytaniach, jak na przykład to jest pytanie, tak, czy stoisz na balkonie, znajomi palą trawkę i się pytają, czy to grzech, tak, czy palisz trawkę i się pytają. Z życia sytuacja, tak, bo do mnie przychodzi i pytają, czy to grzech. Na moim balkonie, tak? Takie sytuacje i oni pytają, czy to grzech będzie. Ja? I weź człowieku się znajdź wobec tego i co można powiedzieć? O, Pan Bóg wie, Pan Bóg rozsądzi, albo niezbadane są wyroki losu, albo jakieś inne rzeczy. Nie! Wiara to jest życie i trzeba się też takimi rzeczami w nim zastanawiać. Tak, tak myślę. Tak, dziękuję bardzo za te wszystkie pytania. Natomiast te osoby, które nie zdążyły, no ja pragnę pocieszyć, pragnę, prawda? O, pragnę! Pragnę, bardzo dobrze. Tak, że znając rytm pana Szymona, prawdopodobnie spotkamy się za rok. Tak przypuszczam. W nowicjacie. Spokojnie, spokojnie. Nie wiem, jaki kolega ma plany, ale ja im tego nie zrobię. Ale korzystając z tej okazji, że mam ten przywilej, jestem przy mikrofonie, chciałbym ostatnie pytanie zadać tak na zakończenie. Ekstra. Tak bardzo krótko, w którym miejscu za rok się znajdziemy, jeśli chodzi o naszą wiarę i nasze postrzeganie Kościoła, prawda? Bo na początku mówiliśmy, że Kościół się kurczy, że ta fala sekularyzacji nadchodzi, prawda? Ale właśnie, czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jak pan myśli, z czym za rok tutaj przyjdziemy? Co będzie z naszą świadomością, z naszą wiarą? Czy da się to w ogóle przewidzieć? Ja mam wrażenie, jak patrzę na ludzi, że to jest ten sam proces od lat, to znaczy u tych, którzy już mieli coś tam głęboko, to im się to pogłębia i którzy, inaczej, u tych, którzy chcą pracować na tym, to im się to pogłębia w różne strony, bo cały czas są rozdarci między wschodem a zachodem, tak, między czy tym, czy kościół, czy joga, czy jakieś tam o jodze też tu zresztą piszę dużo i gromko, że tak powiem, się tam na tej jodze wyżywam. Natomiast wydaje mi się, że będzie nas mniej, w sensie katolików, jeszcze mniej, że nas będzie, że będziemy coraz bardziej doświadczali takiej presji, której już doświadczamy, to znaczy takiej presji, która mówi nam wprost, no jesteście nie z tego świata. I nie w takim sensie, że jesteście nie z tego świata i teraz my mamy siedzieć i mówić, o tak, jesteśmy lepsi od całego świata, tylko przychodzą ludzie i coraz częściej, bez żadnego obciachu, mówią nam, jesteście po prostu głupi, znaczy po prostu nic nie rozumiecie. Jesteście zacofani, jesteście nie dzisiejsi, jesteście po prostu głupi. I ja z taką presją się spotykam coraz częściej, nawet w swoim środowisku. Nawet patrząc na to, w którą stronę ewoluują media. Ja się nie obrażam w tym momencie na media i nie mówię, o złe media, już nigdy więcej, tylko czytam to i mi się po prostu nóż w kieszeni otwiera, tak? Jak widzę, że najbardziej zachwyca je eklezjologia doktora habilitowanego Tadeusza Bartosia.
o której też by można szerzej porozmawiać. To jest dla mnie kierunek, który mnie, bo ja jak jeszcze z 10 lat temu, czy 5 lat temu, to miałem takie poczucie, okej, fajnie, będziemy sobie dyskutować. Teraz widzę, że tu już nie ma dyskusji, tylko bardzo często jest agresja. Agresja, która z tamtej strony indukuje agresję w nas i my też zaczynamy być agresywni. Widzę na przykład ostatnia cała debata na temat brońcie krzyża, tak? Po tym orzeczeniu w Strasburgu. Walka, teraz krucjata, będziemy bronić krzyża. To zupełnie nie tak. Nie tak powinno się o tym rozmawiać, mam wrażenie. To też osobny zupełnie temat. Natomiast myślę, że będzie więcej agresji ze strony świata do nas, ze strony nas do świata i może więcej, może mniej, ale lepszej jakości takiej fajności, wiesz? To znaczy takich spotkań z ludźmi, którzy pracują nad tym. To znaczy, którzy się zmagają, którzy czołgają się, idą tą drogą, którzy gdzieś tam poszukują. W liczbach Kościół Polski będzie się kurczył. W jakości ci, którzy w tym Kościele będą zostawać, mam wrażenie, że ta jakość będzie w cudzysłowie wyższa, bo oni będą, tyle wiemy o nas, ile nas sprawdzono, tak? I to coraz bardziej będzie aktualne hasło, bo co chwila ktoś nas będzie sprawdzał i co chwila będzie zadawał pytania, czy to prawda, że... A przecież, a można inaczej, a przecież łatwiej, a prościej i przetrwają w tym Kościele te nieustanne pytania tylko ludzie, którzy będą mieli jakieś odpowiedzi, którzy będą w stanie je jakoś sformułować, bo teraz świat nam zadaje, nas tak po prostu postanowił z nami zrobić, że nam zadaje coraz więcej w postępie geometrycznym pytań i albo będziemy mieli odpowiedzi, albo w końcu powiemy, no tak, oni słusznie pytają i przejdziemy tam, więc myślę, że to będzie rok bardzo wielu tragedii, w tym sensie, że bardzo wielu ludzi się odwróci od Boga, do którego kiedyś i tak będzie musiało się, z którym będzie się musiało skonfrontować. I szkoda, że tak późno. I to nie przemawia przeze mnie w tym momencie katolicki triumfalizm, broń Boże, tylko przekonanie, że każdy z nas będzie musiał sprawę Bogu zdać, czy jest w tej wierze, czy w innej. Ale myślę też, że będzie wiele takich fajnych rzeczy w tym roku, że wielu ludzi powie sobie, cholera, może warto pójść jeszcze poczołgać się 5 metrów tą drogą i znaleźć coś fajnego w tym Kościele i zobaczyć, że rzeczywiście jak się zacznie mówić o zasobach, to coś z tego może być. Ja przepraszam, już na koniec powiem taką anegdotkę też z Lica, ale ją bardzo lubię. O Miltonie Ericksonie, takim psychoterapeucie, do którego przyszła kobieta z szczerbata po prostu jak nieszczęście. Miała wielką przerwę między zębami i powiedziała, że chce popełnić samobójstwo, bo nikt jej nie kocha. I wolał się z żadnym facetem nie może umówić. No i Erikson, niewiele mówiąc, zaprowadził do takiej fontanny, która tam była na dziedzińcu i powiedział, że nabrała wody i próbowała strzyknąć z pomiędzy tych zębów tą wodą, jak ma taką szparę. I ona próbowała, 2 tygodnie uczył strzykać z tym, jak już doszła do wprawy, to kazał jej pójść do pracy i przetestować na koledze, tak jak z którym pracowała. Ona przetestowała, kolega, no oczywiście, co to robisz, i tak dalej, a później zaczęli się śmiać i okazało, że się umówiła z tym kolegą i jak się z nim umówiła, no to się już tak sobie chodzili i jak już sobie chodzili, to później on za tam ileś lat dostał zdjęcie pięknej amerykańskiej rodziny z podpisem, że dwoje z naszych dzieci też zostało pobłogosławionych tą szparą cudowną między zębami i dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Znowu, coś, siedzieliśmy w domu i myśleliśmy, Boże, jak mi z tym Panem Bogiem ciężko, jak on nie z tym cierpieniem i tak naprawdę też z tym seksem i ci księża tacy tłuści i tych ministrantów molestują i nikt nic nie rozumie i kobiet się nie rozumie i chłopców się nie rozumie, bo nikogo się w tym Kościele nie rozumie i głupi proboszcz, gnuśny, ględzi, kazania głupie mówi on i drogi samochód ma i to wszystko takie bez sensu. Zamiast tak siedzieć, pójść, znaleźć iskierkę, jeden moment, który jest fajny i powiedzieć sobie, a może jednak poszukać takiego miejsca, w którym się uśmiechniemy do tej naszej wiary i do tego naszego Pana Boga, uśmiechnąć się i dać Mu kredyt zaufania i nie wymagać od Niego, żeby w tym momencie przyszedł i zrobił nam wszystko dobrze, tak samo jak my nie mamy Mu przyjść i zrobić wszystko dobrze i mówić Mu ładne wyrazy wiele razy, tak? Bo tak też czasami rozumiemy modlitwę, że przyjdziemy i będziemy mówić ładne wyrazy i Bogu będzie miło, prawda? To zupełnie nie o to chodzi. Odetchnąć trochę, przewietrzyć trochę. Mam wrażenie, że takiego luzu nam trochę w tej wierze trzeba, nie rozwiązłości od razu, tak? Tylko najzwyklejszego w świecie takiego pogodnego dystansu do tego naszego chrześcijaństwa, do tej naszej duszy, takiego pogodnego dystansu, jaki mamy sami do siebie i jest oznaką normalności. Bo
umówmy się, jak każdy z was o sobie myśli i definiuje normalność, no to co to jest normalność? To jest taki rodzaj pogodnego dystansu do siebie, tak? To jest podstawowe kryterium normalności, że umiem nie przeżywać cały czas siebie w środku, tylko umiem mieć do siebie dystans. I tak samo normalną wiarę, normalnie wiarę można przeżywać, jakby nabędziemy tego pogodnego dystansu, będziemy się uśmiechać częściej do naszej wiary, a nie tylko oczywiście głupkowato śmiać, tak jak ja czasami mam w zwyczaju. Dziękuję. Amen. Dziękujemy. Alleluja. Dziękuję. Gorąco pragnę podziękować, wyrazić radość, że mogłem posługiwać tutaj, prawda, i tak dalej, w szczególny sposób. Szczególnie, przede wszystkim. Ale ja się zastanawiam, wiesz, to tak swoją drogą, już zupełnie off the record. To już tak na marginesie, tak. Bo to tak, jest taki branżowy taki tembr głosu, nie? Na przykład wielu moich znajomych gejów ma taki tembr głosu bardzo dziwny od razu, ale też księży. To jest takie zboczenie. Nie wiem, tu się, to już tak, w tomie nie wciągniesz w tę dyskusję, tak? Natomiast wiem, że u księży jest tak, że oni coś takiego nabywają, że od razu im się robi coś takiego. Na przykład mam takiego znajomego wikarego, który kazania mówi w ten sposób i nie przerysowuje teraz, tylko że on rzeczywiście mówi w ten sposób. I ja nie wiem, myślę sobie, kurka wodna, Artur, przecież normalnie jak z tobą rozmawiam, to mówisz normalnie, tak? Wyjdzie na tę ambonę i zaczyna to, po prostu. Jest, no. To jest ciekawe, że ten głos się zaczyna w momencie przekroczenia zakrystii, prawda? No, że to jest... po prostu... Ja nie wiem, czy tam jest jakieś pole siłowe, że coś robi na struny głosowe, wiesz, że ja nie wiem, czy tam jakieś nakładki rozdają takie, że jak ja byłem w branży, nie widziałem, że to od razu się zaczyna wtedy umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry. Kurda, ludzie tak nie mówią, no. Nie wiem, taka odświętność wtedy. Im się wydaje może, że to jest takie odświętne, że to jest takie, wiesz, że... Ja nie wiem, że to jest takie, że to tak Panu Bogu bardziej się podoba, ale ja mówię, u mnie w parafii jest na przykład taki zwyczaj, że księża mówią na każdym przykazanie. Jak proboszcz wyjdzie, to przynajmniej coś... Ale wikary, no ja go kocham po prostu jak brata, ale... No więc... I tak patrzę, bo u starszych pań to jest tak, że fajność kazania mierzy się gromkością Panie Boże zapłać, tak, po pokazaniu. I tak patrzę, jak to modelowanie wpływa właśnie na ten, jak pojedzie po całości i tam jedzie na skali od C do dołu, to... Tak, ale bardzo ważne jest, żeby na koniec tak mocno amen powiedzieć, to wtedy wzrasta. Ale jeszcze tak wybić, amen. No tam jest jeszcze, to nie może być amen, tylko musi być amen. Jakby jakieś dolegliwości żołądkowe z kolei miał. Ja też pisałem w kościele o tych doświadczeniach zaawansowanych, bo to jest w ogóle mój konik kazania. Ale w tej książce też. Też, ale trzeba nam, to jest też niezłe, że jak widzisz, że już się zaplątał i próbuje wyjść z tego lasu, to po prostu zawsze jest, trzeba nam więc, drodzy bracia i siostry, abyśmy otaczali modlitwą naszego sługę papieża Jana Pawła II, albo to po prostu jakieś tam, albo trzeba nam więc, drodzy bracia i siostry, aby w tej ekonomii Bożego zbawienia odnajdywali, albo zatroskani o przyszłość Kościoła i jedzie po prostu tymi banałami. I też w ogóle zaobserwowałem ostatnio, to mnie zdziwiło, ja już myślałem, że zniknęły te sytuacje z cyklu Raz pewien książę płynął po morzu, a one nie zniknęły. To znaczy normalnie wychodzi, ja teraz w księgarni katolickiej, bo ja takie rzeczy to kupuję na tony, znalazłem książkę Nie zanudzaj bliźniego swego, gdzie po prostu, to jest normalnie zbiór egzemplów, wiesz, wypatroszone wiersze, wypatroszone, wiesz, jakieś podroby po prostu zrobione z jakichś filmów. Ja nie mogę po prostu, no i wtedy wychodzi ci taki na ambonę i zaczyna, jak pisał pewien poeta, albo na przykład w pewnym kraju w Afryce żył pewien człowiek. Pewien człowiek miał żonę, żona przyszła kiedyś do niego, on miał również syna i powiedział, i to taki morał, po prostu ja siedzę, myślę sobie, Jezu, po prostu Jezu miłosierny, który patrzysz z obrazu w każdej rzymskokatolickiej świątyni w tym kraju. Wyjdź, po prostu otocz płomieniem swego miłosierdzia tego kaznodzieje. Po prostu zrób mu coś na te struny głosowe, poraź czerwonym promieniem i białym na przemian. Nie mogę, no. Nie mogę, ja po prostu nie mogę. No już wolę, jak list czytają, no naprawdę.
już. Ten temat i wiele innych w książce Szymona Hołowni, Monopol na zbawienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, nie ma za co. Dziękuję bardzo też Państwu.